Witam serdecznie pana skarbnika, panią sekretarz. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, prezesa spółki komunalnej MPGK. Serdecznie witamy wszystkich sołtysów, mieszkańców. Witam przedstawicieli portalu internetowego, telewizji internetowej i lokalnej prasy. Szanowni państwo, przechodzę do punktu drugiego, stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam, mamy kworum. W obradach bierze udział 20 radnych. Nieobecny jest radny Marek Grenda. W związku z tym rada władna jest do podejmowania wiążących uchwał i decyzji. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Czy państwo radni lub pan burmistrz zgłaszają jakieś uwagi, swoje propozycje do rozszerzenia porządku obrad? Nie widzę. W takim razie ten porządek obrad dla nas jest wiążący. Jeśli państwo radni nie zmieniają go zgodnie z zapisami statutowymi, nie głosujemy potwierdzenia, że tak powiem, przyjęcia porządku obrad. Przepraszam, bo jeszcze widziałam wcześniej na sali w zastępstwie pana komendanta, mamy zastępcę komendanta powiatowej policji w Busku-Zdroju, pana Jacka Grudnia. Witam pana serdecznie. Przepraszam, że we właściwym momencie nie zauważyłam, kamera zasłania pana. Przepraszam. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Miejskiej Busku-Zdroju. Przypominam, że protokół wyłożony był, bardzo proszę o ciszę, w biurze rady do wglądu radnych. Jeśli państwo macie jakieś uwagi, sugestie, to bardzo proszę o taką informację. Jeśli nie, to bardzo proszę pani Klaudio o zapis, że radni bez uwag przyjęli protokół z 27 sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Busku-Zdrój za okres międzysesyjny. Bardzo prosimy panie burmistrzu o przedstawienie sprawozdania. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Niniejszym sprawozdaniem został objęty okres od 23 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku. W omawianym okresie wydano 14 zarządzeń, w tym zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zarządzenie w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji społecznych karmicieli kotów wolnożyjących, dokarmiania kotów wolnożyjących i wykonania zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz zasady kontroli. Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Busku-Zdrój na 2017 rok. Zarządzenie w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju rejestru zbiorów danych. Zarządzenie w sprawie zakresu rzeczowego i finansowego ulg adresowanych do beneficjentów programu Buska Karta Seniora przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Busku-Zdrój jest organem prowadzącym w 2017 roku. Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2017 roku. Zarządzenie w sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Busku-Zdrój na 2017 rok. Zarządzenie w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Busku-Zdrój w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych oraz zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Busku-Zdrój. Wydano 234 decyzje administracyjne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, środowiskowych uwarunkowań, zajęcia pasa drogowego i lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym dróg gminnych, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, usunięcia odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania, zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości, naliczenia opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej, przypisów i odpisów w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, zmiany nazwiska, umorzeń zaległości podatkowych, stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przyznania dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Z zakresu spraw organizacyjno-administracyjnych informuję, że ogłoszono nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych w związku z odejściem pracownika na emeryturę. Przygotowano i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie Z14 i Z03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej w 2016 roku oraz badania popytu na pracę na pierwszy kwartał 2017 roku. Przygotowano dokumentację archiwalną z wyborów samorządowych z 2014 roku w celu przekazania dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach oraz wyłączono i oszacowano ilość dokumentacji podlegającej zniszczeniu. Przygotowano sprawozdanie w zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za rok 2016. Zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie interesów majątkowych gminy podpisano umowy na ubezpieczenie komunikacyjne, na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych terenu gminy Busko-Zdrój. W związku ze zbliżającym się Świętem Narodowym 3 maja podjęto działania związane z organizacją uroczystych obchodów w naszym mieście tego święta. Na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju wszczęto 2 postępowania administracyjne o uchylenie decyzji ostatecznej w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony Rzeczypospolitej. Z zakresu spraw organizacyjno-administracyjnych pod obrady Rady Miejskiej kieruję projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/261/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Busko-Zdrój. Z zakresu spraw budownictwa, urbanistyki i uwarunkowań środowiskowych informuję, że w omawianym okresie sporządzono 67 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydano 10 postanowień w sprawie opinii dotyczących podziału działek i jedno z zakresu prawa geologicznego. Z zakresu spraw budownictwa, urbanistyki i uwarunkowań środowiskowych pod obrady Rady Miejskiej kieruję 3 projekty uchwał w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. Z zakresu spraw rozwoju strategicznego inwestycji i drogownictwa informuję, że trwa procedura przetargowa dla zadań pod nazwą bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. Podpisano umowy na następujące zadania. Rozbudowa publicznego przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań. Budowa ulicy od Drogi Krajowej 73 w rejonie do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Busku-Zdroju oraz rozbudowa ulicy Przemysłowej w Busku-Zdroju. Podpisano umowę na zadanie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania adaptacja budynków przy ulicy Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej w ramach projektu Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne oraz na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. W zakresie dofinansowań zadań inwestycyjnych w dniu 29 marca bieżącego roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych. Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju, projekt
planowany do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7, działanie 7.2, rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów. W ramach przedmiotowego projektu planuje się realizację działań uwzględniających lokalny potencjał poprzez utworzenie rodzinnego parku zdrowia, m.in. budowę, wyposażenie infrastruktury turystycznej, wzbogacenie oferty rekreacyjnej. Szacowany koszt zadania to ponad 15 milionów złotych, z czego blisko 9 milionów złotych stanowi dofinansowanie. W dniu 29 marca bieżącego roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w gminie Błoskodrój. Zakres projektu obejmuje budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach w miejscowościach Kołaczkowice, Dobrowoda oraz przy szkole podstawowej nr 2 w Błoskodrzuju. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków w zakresie Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej edycja 2017. Celem programu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 33% kosztów kwalifikowanych zadania. Szacowany koszt projektu wynosi ponad 2 miliony złotych, z czego blisko 600 tysięcy stanowić będzie dofinansowanie. Ponadto gmina ubiega się o dodatkowe dofinansowanie na uzupełnienie wkładu własnego budowy boisk przy szkole podstawowej nr 2 w Błoskodrzuju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej z poziomem dofinansowania 40,2%. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych dokumentów, ale w związku z tym, że ukazało się już ogłoszenie, nasza gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania w wysokości 2 980 000 złotych. Dobiegły końca prace nad gminnym programem rewitalizacji gminy Błoskodrzuj na lata 2015-2025. Przyjęcie przez Radę Miejską gminnego programu rewitalizacji gminy Błoskodrzuj na te lata umożliwi aplikowanie gminie i innym podmiotom z obszaru rewitalizacji o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dokument ten został przedłożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do oceny oraz rozliczenia umowy dotacji w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Zakończono zadania pod nazwą zaprojektowanie, wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Błoskodrzuj w ramach projektu pod nazwą instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu Błoskiego i Pińczowskiego. W ramach Funduszu Sołeckiego rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dla zadań. Zakup wraz z dostawą wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kameduły i Skotniki Małe. Wykonanie altany ogrodowej dla miejscowości Zwierzyniec oraz zakup wraz z dostawą montażem wiaty garażowej do miejscowości Zbrudowice. Podpisano umowę na realizację zadań. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Błoskodrzuj w sołectwach. Budowice, a więc budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sosnowej i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze numer ewidencyjnej działki 311-529 w miejscowości Wełecz. A także podpisano umowę na zakup rolet do świetlicy wiejskiej w miejscowości Hocelek, zakup zestawu komputerowego dla świetlicy w miejscowości Oleszki, zakup kosy spalinowej dla miejscowości Mikułowice. Zakończono zadania. Zakup z dostawą oraz montażem wiaty przystankowej w miejscowości Wełecz, zakup artykułów gospodarstwa domowego dla świetlicy w miejscowości Hotelek i Pęczelice, zakup sprzętu AGD do świetlicy w miejscowości Widuchowa, zakup wraz z dostawą mebli dla sołectw Widuchowa i Szaniec, ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostki Duże, remont dróg na terenie gminy
Boskazy Kruszywe, miejscowości Błoniec, Podgaje, Kotki, Widuchowa, Zbrodowice oraz zakup środków ochrony roślin oraz zieleni dla miejscowości Siesławice. Z zakresu spraw gospodarki komunalnej, nieruchomości, ochrony środowiska i rolnictwa informuję, że podpisano umowę na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących ze 100% finansowanych z budżetu gminy Bosko-Zdrój. Sporządzono roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bosko-Zdrój za 2016 rok. Podpisano umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bosko-Zdroju dotyczącym prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres od 1 kwietnia do 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Trwają prace remontowo-budowlane świetlicy wiejskiej w hotelku, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Planowany termin zakończenia to 30 kwietnia bieżącego roku. Zakończono roboty budowlane dotyczące remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Janinie oraz zakończono roboty remontowo-budowlane dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Olganowie. Dokonano przeglądów okresowych 37 placów zabaw, dwóch szkół oraz 15 innych budynków komunalnych położonych na terenie miasta i gminy. Zawarto 12 umów udostępnienia składników mienia komunalnego, w tym 7 umów dzierżawy, 4 umowy najmu, 1 umowa użyczenia. Złożono 13 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych o ujawnienie własności gminy w księgach wieczystych. Przedano czy nieruchomości, a więc położono w Bosku w obrębie 11. Działka numer 291 powierzchni 1140 m2, w obrębie 9 działka numer 10/4 powierzchni 15 m2 oraz w Brudowicach numer 83/10 o łącznej powierzchni 3419 m2. Nabyto nieruchomość położoną w Bosko-Zdroju w obrębie 2 działka 10/1 powierzchni 64 m2, przeznaczenie na poszerzenie ulicy Mikołowickiej. Sprzedano mieszkanie na ulicy Rehabilitacyjnej o powierzchni 58 metrów. Przeprowadzono procedurę konsultacyjną dotyczącą zmiany nazw 3 ulic oraz jednego osiedla na terenie miasta. W wyniku konsultacji z mieszkańcami ulica 12 stycznia uzyskała największą ilość głosów do nazwy Parkowa, ulica Armii Ludowej na ulicę Lewandową, ulica Gwardii Ludowej na ulicę Wesołą. Zamiast osiedla Świerczewskiego większość uznało nazwę osiedla Orła Białego. Trwają przygotowania stosownych uchwał do przedłożenia Radzie Miejskiej. Wysadzono 11 tysięcy sztuk bratków na klombach i rabatach kwiatowych oraz donicach wolnostojących na terenie miasta. Wykonano pozimowe sprzątanie dróg gminnych o łącznej długości ponad 42 km. Podpisano umowę na wykonanie zabiegów zabezpieczających 525 sztuk kasztanowców przeciwko srotówkowi kasztanowiczkowi. Zakres spraw gospodarki komunalnej, nieruchomości, ochrony środowiska i rolnictwa pod obrady Rady Miejskiej kieruję projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej i wyrażania zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. Z zakresu spraw oświaty, promocji i infrastruktury społecznej informuję, że w dniu 29 marca odbyło się spotkanie burmistrza miasta i gminy Bosko-Zdrój z przedstawicielami organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli w sprawie zaopiniowania podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku. Sporządzono zestawienie zbiorcze systemu informacji oświatowej 19 jednostek z zakresu sprawozdawczości na dzień 31 marca, które zostało przekazane do świętokrzyskiego kuratora oświaty w Kielcach. Przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem rekrutacyjnym oraz postępowaniem uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych klas pierwszy, publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bosko-Zdrój na rok szkolny 2017-2018. Podpisano umowę z powiatem Buskiem w zakresie prowadzenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bosko-Zdrój w 2017 roku. W dniu 11 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli, podczas której rozpatrzono wnioski
nauczycieli z terenu gminy Bosko-Zdrój. Rozpatrzono 13 wniosków i przyznano pomoc w wysokości 7 tysięcy złotych. Przygotowano, podpisano umowę na realizację zadań publicznych w ramach działalności pożytku publicznego dla Fundacji Słoneczna Przyszłość w Bosko-Zdroju, Regionalnego Stowarzyszenia Głuchych Dłoń w Bosko-Zdroju, Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska w Warszawie, Stowarzyszenia Klubu Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Fundacji Wychowanie Profilaktyka imienia Jana Pawła II w Bosko-Zdroju, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Świętokrzyskie Oddział Regionalny oraz Boskiego Klubu Jeździeckiego Wiraż. Przeprowadzono kontrolę warunków jakości świadczenia opieki w niepublicznym żłobku językowa Akademia Malucha w Bosko-Zdroju. Zorganizowano dwa posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w trakcie których przeprowadzono postępowania w stosunku do 16 osób nadużywających alkoholu w kierunku zobowiązania ich do leczenia w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego i wydano jedno postanowienie w sprawie wyrażenia opinii na temat punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Opracowano i przekazano do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdania z działalności gminy Bosko-Zdrój w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku. Zweryfikowano, opracowano raport z monitoringu strategii rozwiązania problemów społecznych w Bosko-Zdroju. Zweryfikowano, opracowano sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w gminie Bosko-Zdrój. W dniu 28 marca przeprowadzono stałą akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla pań w wieku od 50 do 69 roku życia. Zawarto porozumienie dotyczące udziału w programie Lekkoatletyka dla każdego z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w zakresie współpracy przy realizacji ogólnopolskiego programu upowszechniania lekkiej atletyki. Zawarto umowę z gminą Kielce o udzielenie pomocy finansowej dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, filia Bosko-Zdroju, Galeria Zielona. Zawarto umowę ze starostą włoskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bosko na realizację zadań z zakresu kultury na łączną kwotę 14 500 zł. Współorganizowano jubileuszową galę plebiscytu Boskowianin Roku za 2016 rok. Przygotowano wniosek projektowy oraz podpisano umowę z Ministerstwem Rozwoju na organizację wydarzenia promującego projekt pod nazwą Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu Buskiego Pińczowskiego. Zgłoszono gminę Bosko-Zdrój do tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Aktualnie trwają przygotowania organizacyjne do wydarzenia miejskiego w dniu 19 maja bieżącego roku, w czasie którego promowany będzie projekt pod nazwą Urządzenie Strefy Wypoczynkowo-Rekreacyjnej Rybą w Tle w rejonie ulicy Kustocińskiego w Bosko-Zdroju. Zawarto umowę na opracowanie książki historycznej pod tytułem Bosko-Zdrój, dzieje miasta w XIX i XX wieku. Książka będzie autorstwa Dariusza Kalejny i będzie kontynuacją pozycji pod nazwą Bosko-Zdrój, dzieje i zabytki wydanej w 2014 roku. Będzie stanowić materiał promocyjny gminy Bosko-Zdrój. Termin wydania to jesień bieżącego roku. Zawarto umowę na umieszczenie reklamy gminy Bosko-Zdrój w katalogu targowym Turystyka Wypoczynek w Polsce, który będzie dystrybuowany w czasie tegorocznych międzynarodowych targów turystyki i karawaningu w Lipsku w Niemczech oraz przyszłorocznych targów Reisen Hamburg wraz z dystrybucją własnych materiałów promocyjnych gminy Bosko-Zdrój. Wydano zgodę na objęcie patronatem burmistrza. Bardzo prosimy Państwa o ciszę. Konkurs Pro Arte, języki obce w sztuce, trzeci wojewódzki konkurs ekonomiczny oraz drugi międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Krystiana Tkaczewskiego w dniach 25-28 lipca bieżącego roku. Z zakresu spraw oświaty, promocji infrastruktury społecznej pod obrady Rady Miejskiej kieruję sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 rok, sprawozdanie działalności Boskiego Samorządowego Centrum Kultury za 2016 rok, sprawozdanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok,
informacje na temat działań podejmowanych w zakresie upowszechniania kultury i promocji miasta i gminy Włoskowy w 2016 roku i plany w tym zakresie na rok 2017. Z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności informuję, że sporządzono 710 aktów, w tym 43 akty urodzenia, 14 aktów małżeństwa, 36 aktów zgonu. Pozostałe akty stanowią akty historyczne. Wydano 483 odpisy z aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu. Sprawy zameldowań, wymeldowań mieszkańców są wydawane oraz wydawanie dowodów osobistych odbywają się na bieżąco. Łącznie wymeldowano i zameldowano 89 osób. Przyjęto 376 wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydano 384 dowody osobiste. Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przesłano 163 wnioski w formie aktu elektronicznego. Z zakresu spraw finansowo-budżetowych informuję, że wydano 43 zaświadczenia o stanie majątkowym, 7 zaświadczeń o podleganiu i składkach na ubezpieczenie KRUS w latach 1977-1989, 8 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lokalnych, 2 zaświadczenia RP7. Faktury i bieżące rachunki regulowane są na bieżąco. Przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Miejskiej w Bosku-Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bosko-Zdrój za rok 2016. Z zakresu spraw finansowo-budżetowych pod obrady Rady Miejskiej kieruję projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy Bosko-Zdrój na 2017 rok, w sprawie udzielenia przez gminę Bosko-Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz, klasyka w kurorcie, w sprawie udzielenia przez gminę Bosko-Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Boska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider, w sprawie udzielenia przez gminę Bosko-Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich w Bosku-Zdroju oraz w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, okresie na inkasentu, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Bosko-Zdrój. Z zakresu bezpieczeństwa i publicznego i porządku informuję, że służby porządkowe urzędy stale wykonują obowiązki w zakresie kontroli, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, regulowania opłat za parkowanie, przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz warunków ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zwiększono patrole w miejscach gromadzenia się osób nadużywających alkoholu, między innymi na osiedlu Puławskiego, w okolicach pawilonu, na terenie skateparku, w okolicach stawu niemieckiego oraz w okolicach garaży i stacji Trafo na osiedlu Świerczewskiego i osiedlu Sikorskiego, okolice pawilonu nr 9. Skontrolowano miejsca przebywania osób bezdomnych. Wspólnie z policją przeprowadzono 4 patrole na terenie miasta Bosko-Zdrój. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej w sprawie przeanalizowania możliwości pobierania 2 diet przez osoby pełniące jednocześnie funkcję radnego oraz sołtysa informuję, że służby urzędu dokonują analizy przedmiotowego wniosku pod kątem prawnym i finansowym oraz możliwości również i przygotowania wprowadzenia projektu uchwały do podobrady sesji Rady Miejskiej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Ja w międzyczasie powitam przybyłego na sesję pana Michała Marońskiego, przewodniczącego zarządu Kasy Ceponidzie. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, jako pierwszy zgłaszał się radny Maciej Gawin. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Do Pana Burmistrza. Bardzo proszę o udzielenie mi dokładnej informacji dotyczącej uczestnictwa miasta Bosko-Zdrój w programie Mieszkanie Plus. Ja tylko przypomnę może w jednym zdaniu, że program ten dotyczy udostępnienia mieszkań głównie dla ludzi młodych we wszystkich ośrodkach w miastach na terenie Polski i może on się temu przysłużyć również, że młodzi mieszkańcy Buska mogą szybciej otrzymać mieszkanie. Przypomnę tylko, że gmina tutaj jest jako udziałowiec, może przeznaczyć działkę i powinna wtedy przeznaczyć działkę pod budowę tych mieszkań. Ja byłem na konferencji w Kielcach, która dotyczyła tego programu i wiele miast powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego
między innymi Staszów, Jędrzejów, Włoszczowa, Końskie, to tych burmistrzów, których znam, wiem, że do tego programu przystąpili. Chciałem więc o potwierdzenie, czy Busko do tego programu przystępuje, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Zgłaszam się. Dziękuję pani przewodnicząca. Jedno zapytanie do pana burmistrza. Parę miesięcy temu... Ale proszę o ciszę. Parę miesięcy temu dyskutowaliśmy na temat miejsc w przedszkolach buskich i problemów, które się pojawią we wrześniu roku 2017. Wtedy szacowaliśmy, że te braki mogą dotyczyć przeszło 100 miejsc w przedszkolach. Odpowiedzią też na te brakujące miejsca były inicjatywy pana burmistrza związane z rozbudową dwóch obiektów przedszkolnych, czyli przedszkola na osiedlu Kościuszki i przedszkola na osiedlu Sikorskiego. Wiemy, że inwestycja na osiedlu Sikorskiego upadła ze względu na brak możliwości realizacji dróg ewakuacyjnych bodajże. W związku z czym z tych dwóch inwestycji realizowana jest obecnie jedna. Mam zatem zapytanie takie, jak we wrześniu gmina szacuje, ile będzie potrzebnych miejsc w przedszkolach buskich, ile gmina będzie w stanie zapewnić tych miejsc w ramach obiektów publicznych i jak zamierza rozwiązać problem brakujących miejsc w przedszkolach. Dziękuję. Dziękuję. Zgłaszał się jako kolejny radny Radosław Ciepliński. Proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Zbliża się sezon cyklicznych takich imprez w sołectwach, święta różnego rodzaju i moje pytanie dotyczy kwestii ubezpieczenia tego typu imprez, ponieważ organizatorami z reguły są społeczności lokalne plus BSCK. Chciałbym zapytać, po czyjej stronie ewentualnie ma być ubezpieczenie tego typu imprez i czy może to być po stronie Domu Kultury jako współorganizatora. To po pierwsze. I po drugie chciałem zapytać o komisję do spraw likwidacji skutków przymrozków, bo nie wiem, albo umknęło mi w sprawozdaniu pana burmistrza, albo tego nie było, czy ta komisja funkcjonuje i czy informacja została przekazana w teren. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Ktoś jest jeszcze z państwa radnych? Bardzo proszę. Przewodniczący Stanisław Walasek. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Ja mam krótkie interpelacje, choć jest ich kilka. Pierwszy temat to jest boisko w Mikołowicach. Jadąc od Kielc, przed tym domem weselnym, stoją takie nikomu niepotrzebne bramki, pewnie już zarośnięte do połowy trawą. Trzeba byłoby tutaj wspólnie z sołtysem podjąć decyzję, czy to ma być to boisko, czy ma go nie być. Jeśli nie, to te bramki można byłoby przekazać komuś, kto byłby chętny ich zagospodarować, bo ten teren jest kompletnie zapuszczony. Ja tam nigdy nie widziałem nikogo, kto by z tego boiska korzystał. Drugi temat to jest sprawa naszego starego parku. Nasz park to jest w starej części jest swoistym arboretum. Tam jest wiele okazów roślin czy drzew już takich, można powiedzieć, egzotycznych. One mają w części numerki na drzewach, natomiast aby z tych numerków skorzystać i ocenić, jakie to są rośliny, trzeba by mieć przewodnik. Ten przewodnik jest do kupienia, ale dobrze byłoby, aby w ramach rewaloryzacji tego banku, tego parku, przy tych drzewach postawić tabliczki informacyjne, jakie to jest drzewo, gdzie rośnie i tak dalej. Są takie rzeczy stosowane właśnie w bardzo wielu parkach lub arboretum. Trzeci temat to dotyczy wykorzystywania tego, co mamy. A mianowicie chodzi tutaj o ścieżki rowerowe i o obszar chroniony zimne wody. Ja, proszę państwa, na zimnych wodach bywam często i te zimne wody są generalnie dewastowane przez użytkowników motocykli, quadów, a w sobotę przedświąteczną spotkałem tam samochód terenowy bez oznakowania, który normalnie jechał górą tych wzgórz. Tam kolejne już są głębokości około 0,5 metra. Te wszystkie znaki, które tam są ustawione, po prostu są generalnie lekceważone. I mam prośbę, aby na wjazdach, przynajmniej na te wzgórza, które są, ustawić jakieś trwałe elementy betonowe, które by uniemożliwiały dewastację przez wandali tego naszego ciekawego miejsca.
To samo, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe, proszę Państwa, są rozjeżdżane na chwilę obecną w przeróżny sposób. Wszystkie te zabezpieczenia, które kiedyś funkcjonowały, są po prostu zdewastowane, zdemontowane. Ruch odbywa się w ten sposób, że jedno koło jedzie po ścieżce, drugie obok. Jest to traktowane na chwilę obecną jako drogi dojazdowe do coraz większej ilości placów budów. Ja już tutaj apelowałem do pana burmistrza, ale będę apelował jeszcze raz, żeby w trybie super pilnym dla tego terenu opracować plan miejscowy, który wskazywałby, w jaki sposób obręb tych ścieżek może być wykorzystywany. Bo aktualnie są wydawane pozwolenia na budowę na zasadzie albo sąsiedztwa, albo na zasadzie jakiejś innej drogi prawnej. Z tego, co rozmawiałem z panem inżynierem Tracem, twierdzi, że on nie może nie wydać warunków pod budownictwo jednorodzinne, które tam kwitnie. Dlatego tutaj no, może być taka sytuacja, że za 5 lat okaże się, że to, czym żeśmy się chlubili, czyli 18 kilometrów ścieżek rowerowych, to są po prostu drogi dojazdowe do osiedli mieszkaniowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Proszę bardzo, radny Tadeusz Woźniak. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, w ostatnim czasie, ogólnie na sesji marcowej, jeden z mieszkańców Buzka Zdroju wiele podnosił spraw dotyczących emigracji, ucieczki z terenu naszego terenu młodzieży, ponieważ nie widzą perspektyw rozwoju, jak i życia. Wskazał również na starzejące się nasze społeczeństwo. Dlatego tutaj sądzę, że byśmy się jako gmina mogli włączyć w program realizowany przez rząd, tak zwany 500+, i utworzyć tutaj w ramach gminy dotacje, wsparcie małżeństw, które mają problemy z uzyskaniem własnych dzieci, czyli leczenie bezpłodności. I tu bym składał taki wniosek ewentualnie do rozpatrzenia o utworzenie takiego funduszu na wsparcie takich małżeństw. Jako źródło finansowania bym wskazał tutaj oszczędności, jakie powstały w tym roku w budżecie gminy z tytułu obniżki, czy powiem sobie niepobierania podatku przez inkasentów od osób prawnych, co zostało uchwalone w lutym. Dziękuję. Dziękuję, bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa radnych w tej części interpelacje? Tak. Nie widzę chętnych. W takim razie przechodzę do punktu 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Pierwszy projekt uchwały, który mamy, dotyczy zmian budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. Państwo na komisjach szczegółowo analizowaliście te propozycje zmian w budżecie. Mam informację od pana burmistrza, państwo macie też tekst autopoprawki, że będzie do tego projektu uchwały autopoprawka, więc poprosimy o jej przedstawienie, omówienie. Macie państwo również jednolite teksty uchwały uwzględniające tą autopoprawkę. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałbym zgłosić autopoprawkę, która wynika z zarządzenia nr 58 przez 2017 burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój na 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na rok bieżący, które dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowych. Bardzo Państwa proszę o spokój. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na łączną kwotę 292 681 zł i 8 groszy. I w związku z tym nowe brzmienie otrzymuje paragraf 3 uchwały, który będzie brzmiał: budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 124 330 018 zł i 19 groszy, a po stronie planowanych wydatków 140 651 269 zł i 21 groszy. Ulegną również i nowe brzmienie otrzymują załączniki. Załącznik numer 1 to jest plan dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.
Załącznik numer 2, plan wydatków budżetu gminy Włoskowice na 2017 rok oraz załącznik numer 3, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. Te załączniki zostały tu szanownym Państwu przedstawione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy w tej autopoprawce, bo pan burmistrz przeczytał tą część dotyczącą paragrafu trzeciego, będziemy to później zmieniać, czy po prostu jeszcze raz ja odczytam całość tego paragrafu trzeciego. Państwo radni na bieżąco, mam nadzieję, że śledzą te zmiany. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Skoro nie, to przechodzimy do głosowania autopoprawki. W autopoprawce państwo macie również jej treść. W paragrafie trzecim pan burmistrz przeczytał brzmienie paragrafu trzeciego po zmianach. Tam państwo macie po stronie planowanych dochodów i po stronie planowanych wydatków nowe wielkości 124 330 018 zł 19 groszy i po stronie wydatków 140 651 269 zł 21 groszy. Przechodzimy do głosowania autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za jej przyjęciem? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i kolegów z prośbą o pomoc, o przeliczenie. Jednej osoby nie ma. 20. 20 osób. Za, kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Państwo również macie tą zmienioną część wraz z załącznikami 1, 2, 3. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok, uwzględniając autopoprawkę, którą przegłosowaliśmy? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Też. 20 za, kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały i tu państwo radni szczegółowo na komisjach mieliście informacje na temat pism, które też wpłynęły do Rady Miejskiej. W przedmiotowej sprawie w wykazie korespondencji również jest informacja na ten temat. Projekt pierwszy z cykli tych trzech, które wiążą się tematycznie, dotyczy udzielenia przez gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz Klasyka w Kurorcie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, przewodniczący Jerzy Szydłowski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy radni. Nie ma chętnych do dyskusji, więc ja spróbuję ją zainicjować, bo mamy trzy uchwały. Postaram się odnieść do pierwszej, żeby już nie kontynuować tego tematu w następnych uchwałach, ale radni podejmując decyzję uważam, że powinni robić to w sposób świadomy, tak i przemyślany. Ja przynajmniej takie są moje oczekiwania, w związku z czym wtedy, kiedy pojawiają się jakieś projekty z inicjatywy pana burmistrza, to jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, to one powinny być rozwiane, zanim takie projekty uchwał się pojawią, a jeśli one się pojawiają na komisjach, to też powinny być materiały, które takie wątpliwości rozwiewają. Na Komisji Rozwoju Strategicznego pojawiły się te trzy projekty uchwał i od razu przeszliśmy jak gdyby do przygotowań czy omówienia kapsuły multimedialnej w ramach pierwszego projektu bez jakichkolwiek informacji dodatkowych. Przez chwilę się zastanawiałem, czy mój brak wiedzy na temat tego stowarzyszenia to jest kwestia indywidualna, czy wszyscy radni wiedzą, jaka to jest organizacja. I zadałem takie pytanie mojej koleżance i kolegom z Komisji Rozwoju Strategicznego, jaka jest ich wiedza. Bardzo proszę o ciszę. Jaka jest ich wiedza na temat organizacji, co do której gmina przewiduje bądź co bądź poręczenie i finansowe wsparcie i co do której, jeśli to organizacja zaprzestałaby spłacania, gmina poniesie konsekwencje, które dotyczą kilkuset tysięcy złotych. Organizacji, co do której ja nie wiedziałem nic, organizacji, co do której nie tak jak w przypadku Słonecznego Lidera, gmina jest uczestnikiem pewnego przedsięwzięcia i ma swoich reprezentantów w danej organizacji. Na moje pytanie,
co to jest za organizacja. Usłyszałem odpowiedź, że jest w KRS-ie, a zadanie jest zadaniem własnym gminy. No i tu odpowiem panu burmistrzowi, że ja jednak mimo wszystko przy podejmowaniu decyzji życzyłbym sobie podejmować je w oparciu o informację, a nie o wiarę, że wszystkie uchwały są super i że najpierw mam zagłosować, a później sobie sprawdzić w KRS-ie, czego to głosowanie dotyczy. Więc wiem, że koleżanka przewodnicząca powiedziała, że były jakieś wnioski, jakieś pisma. Wracam do dyskusji nad tą uchwałą, bo dalej nic nie wiem. I chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pierwsza uchwała to jest 300 tysięcy złotych przeszło z kosztami obsługi poręczenia. W tego typu działaniach jest to forma wsparcia gminy. Nie mówię dzisiaj o konsekwencjach, być może tych konsekwencji nie będzie. I dotyczy jakiegoś projektu multimedialna kapsuła wrażeń kreator marki Ponidzia w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Jak już usłyszałem, że w KRS-ie jest ta informacja, to zacząłem przeglądać strony internetowe. Nie znalazłem oczywiście strony internetowej takiego stowarzyszenia, ale pojawiła się w internecie informacja, z której wynika, że Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamro zarejestrowane zostało w listopadzie ubiegłego roku, czyli niespełna 4 miesiące temu. No i zadaję sobie pytanie, jeśli gmina dzisiaj tak otwarcie wchodzi w poręczenie dla stowarzyszenia, które działa 4 miesięcy, to chciałbym wiedzieć, czymże zasłynęło to stowarzyszenie, jaka jest jego wiarygodność, jakie ma doświadczenia, bo to chyba się powinno przełożyć. Chyba, że przyjmujemy politykę, to też mam takie pytanie do władz gminy, że będziemy poręczać wszystkie inicjatywy wszystkich stowarzyszeń. To proszę taką informację przekazać, że każdy ma dzisiaj możliwość przyjść do gminy i powiedzieć, poręczcie mi kredyt, mamy swój pomysł, będziemy go realizować. I on jest zbieżny z zadaniami własnymi gminy. To tak na marginesie. Co dalej? W projekcie udzielone poręczenie w przypadku zaprzestania przez stowarzyszenie gmina spłaci. Zadaję sobie proste pytanie, jak będzie wyglądała konstrukcja umowy ze stowarzyszeniem? No to też pytam, tak? Jak się gmina zabezpiecza dzisiaj w sytuacji, kiedy nie doszłoby do spłaty? To są takie dla mnie naturalne pytania, które pozwalają mi podjąć decyzję w sposób przemyślany, przynajmniej mnie. Ale wracam jak gdyby do kontynuacji tematu. Pytanie, gdzie informacja w KRS-ie? Wrzucam, czy wpisuję w internet Stowarzyszenie Przyjaciół. Pomijam autorytety, osoby znane bardzo, które pełnią funkcję szefów zarządu stowarzyszenia. Ale na stanowisku skarbnika znajduję kolegę Roberta Dąbala, dyrektora BSCK. Na stanowisku sekretarza znajduję panią Małgorzatę Donoch, co do której nie wiem, czy ona pełni jakąś chyba funkcję kierowniczą w BSCK. Jest członkiem wielu przedsięwzięć, do tego za chwilę dojdę. I w komisji rewizyjnej znajduję pana burmistrza Waldemara Sikorę. To jest komisja rewizyjna, być może w tym stowarzyszeniu nie jest organem, może jest organem. Natomiast zadaję sobie proste pytanie, ja niczego nie sugeruję, nie sygnalizuję, tak, dzisiaj. Zadaję sobie proste pytanie, czemu taka konstrukcja ma służyć? I chciałbym, żebyśmy wszyscy dzisiaj realizowali inwestycje, które są wiarygodne, bo ja rozumiem to tak. I też pojawił się taki komentarz w ramach komisji, że niektóre środki unijne łatwiej jest pozyskać przez gminę w sytuacji, kiedy wspiera jakieś działalności, albo przez stowarzyszenia. Czy ja z tym nie polemizuję, tak? Mówimy jeszcze, że to stowarzyszenie ma realizować zadania własnej gminy. W porządku. Jeśli tak jest, no to przekażmy jakieś środki, tak jak to wygląda w kwestii konkursów, tak, z pożytku publicznego. Powiedzmy, że gmina, nie wiem, chce wydać 100 tysięcy, 200, 300, 500 tysięcy, ogłośmy jakiś konkurs, tak, na inicjatywy, które odpowiadają zadaniom własnym gminy. Może podpowiedzmy, stwórzmy komórkę, która będzie podpowiadać stowarzyszeniom, jak mają przygotowywać wnioski, jakie wnioski mają szansę na dofinansowanie, jakie wnioski gmina będzie popierać swoim poręczeniem. Nie mam dzisiaj pomysłu, jak to zrobić, natomiast tego typu działania, one są dla mnie wątpliwe, bo wygląda to tak, jakby burmistrz miasta, dyrektor jednej z placówek zależnych gminy i pani, która jest uczestnikiem czterech stowarzyszeń, do tego dojdę za chwilę, realizowali prywatną inicjatywę, bo to stowarzyszenie nie jest stowarzyszeniem jak stowarzyszenie typu Słoneczny Lider czy Królewskie Ponicie, w którym gmina ma swoich przedstawicieli. Nie. To jest prywatna inicjatywa, która działa od 4 miesięcy. Ta prywatna inicjatywa wychodzi z jakąś inicjatywą, w porządku, szanuję to. Ktoś miał świetny pomysł, nie ma sprawy, na zewnątrz to robi, realizuje, może skorzystać. Problem pojawia się tylko wtedy, kiedy się zaczyna człowiek zastanawiać, czy aby urzędnicy gminy bądź pracownicy jednostek gminnych nie wykorzystują swojego czasu na przygotowanie i opracowanie materiałów, które później biorą udział w konkursach, które uzyskują dofinansowanie. Zadaję proste pytanie, tak? I na to sobie trzeba odpowiedzieć. I dla mnie to jest odwołanie do ustawy o samorządzie gminnym i artykułu 24e
ustęp pierwszy, która ustawa mówi, że pan burmistrz nie powinien podejmować zajęć mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywanego mandatu. I ja mam wątpliwości w takich sytuacjach jako pana wyborca. I bardzo bym prosił, żeby radca się też zastanowił nad tym, czy to jest w porządku zachowanie, że pan burmistrz jako członek komisji rewizyjnej udziela poręczeń reprezentujących gminę, która ma udzielić poręczenia dla tego stowarzyszenia. Czy to jest w porządku? I bardzo bym prosił, żeby ktoś z poziomu radcy w urzędzie zweryfikował takie działanie. Jak gdyby kończąc ten temat, jeszcze wracam do pani Gosi, która jest sekretarzem w klasyce w kurorcie, jest prezesem Słonecznego Lidera, jest prezesem, jest prezesem Stowarzyszenia Koalicja Gół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, jest przedstawicielem gminy, członkiem zarządu Królewskiego Ponidzia. No to wybaczcie państwo, no ja doceniam to, rozumiem, że każdy ma prawo podejmować 100 tysięcy inicjatyw i z tym nie polemizuję. Ale chciałbym czasami, żeby ktoś się zastanowił nad tym, czy ta pani aby czasem w godzinach pracy nie realizuje pewnych projektów dla pewnych stowarzyszeń, a z tych, które dzisiaj mamy, dwa są inicjatywą prywatną. Czyli to Stowarzyszenie Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich, to też jest stowarzyszenie, w którym gmina nie ma swoich przedstawicieli, ale są pracownicy gminy. I to jest tylko moja taka uwaga, nie oceniam, nie chcę wyciągać wniosków. Staram się przekonać, że te inicjatywy mają sens i one mają pozwolić też rozwijać się organizacjom lokalnym i przekazywać informacje, którą mają urzędnicy, bo wiedzą lepiej, tak? Bo są na bieżąco z pozyskiwaniem pewnych środków. Tylko czy taki ma być sposób uczestnictwa urzędników w pozyskiwaniu tych środków, tego nie wiem. Być może, że trzeba rozważyć, że powinna powstać komórka, która będzie wspierać organizacje pozarządowe przekazywaniem takiej informacji, a gmina będzie oczywiście poręczać kredyty, które te organizacje będą zaciągać w pozyskiwaniu środków na inwestycje. I mam jeszcze jedną uwagę a propos realizacji tych projektów. Pojawia się, jeśli to są inicjatywy, z których nie powstaje żaden obiekt, jak go zwał, budowlany bądź inny, z tym też nie polemizuję. Jeśli powstaje jakaś twórczość, bądź powstaje jakiś materiał, który nie będzie umiejscowiony, okej. Okay. Ale jeśli w projekcie jest multimedialna kapsuła wrażeń, kreator marki Ponidzia, no to też byłoby w dobrym tonie, tak mi się wydaje, gdyby pan burmistrz załączył, jakiż to pomysł jest tego stowarzyszenia, które gmina popiera i które gmina chce poręczyć kredyt, gdzie ta kapsuła miałaby powstać, jakich jest gabarytów i nic by się nie stało, gdyby mieszkańcy tego miasta też zobaczyli taki załącznik przy projekcie uchwały. Jaki to jest pomysł, jak bardzo cenny. Wydaje mi się, że my wszyscy radni, zwłaszcza w kontekście obiektów, które miałyby wymiar stały, powinniśmy mieć pełnię wiedzy w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Radny Witold Gajewski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Pełniłem funkcję prezesa Stowarzyszenia Ziemia Błyska, które to stowarzyszenie również zabiegało o środki na realizację zadań własnej gminy. W momencie, kiedy zostałem burmistrzem, od razu musiałem zrezygnować z tego prezesa, bo w dalszym ciągu staraliśmy się o środki i dostawaliśmy. Dużo budziło u mnie takich zastrzeżeń i wątpliwości fakt, kto stoi na czele tego stowarzyszenia, bo nie jest tajemnicą, proszę państwa, że autorzy projektów w budżecie przeznaczają dość wysokie środki do gratyfikacji za opracowanie tego projektu. To są bardzo duże środki. I w związku z tym mam pytanie, ile w budżecie tego stowarzyszenia przy realizacji tego programu jest zabezpieczonych środków dla autorów tego projektu? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No cóż, trochę dowiedzieliśmy się, jak to pewne interpretacje można w sposób trochę taki ciekawy przedstawić. I
Ja pozwolicie Państwo, że przedstawię swoją interpretację i ustosunkuję się do tych wypowiedzi, które tu padły. Nie, to nie interpelacja. Przepraszamy, opinii, przepraszam, nie interpelację, tylko opinii w zakresie punktu obrad, który dotyczy akurat projektu uchwały związanym z udzieleniem poręczenia. I mianowicie, proszę Państwa, nie ma tu ani polityki, ani jakichkolwiek działań, które mają narazić, czy bym powiedział, gminę tutaj włączyć w działania, które dotyczą akurat tych organizacji, które funkcjonują na terenie naszego miasta i gminy, aby z tego tytułu tutaj jakieś było nieracjonalne działanie. A mianowicie, nie jest moją winą, że część z Państwa nie ma tych informacji, albo po prostu jest to niezrozumiałe, w jaki sposób dzisiaj funkcjonują możliwości pozyskania środków na działania wspierające realizację zadań gminy. Jak Państwo sami wiecie, Festiwal Młodzieży imienia Krystyny Jamroz już funkcjonuje ponad 22 lata i zawsze z tymi środkami są trudności, aby je cały czas budżet każdego festiwalu domknąć. I między innymi pod kątem działań, które i możliwości, i zamierzeń, które się pojawiły od właśnie ubiegłego roku, powstało stowarzyszenie z inicjatywy osób, które albo są uczestnikami tego festiwalu, albo, tak jak tu było wspomniane, zajmują się w jednostkach gminnych działaniami, które przy organizacji tego festiwalu i szukaniem możliwości wsparcia tego budżetu. I to stowarzyszenie zostało zawiązane i zarejestrowane. I ono funkcjonuje i akurat taki jest cel, żeby szukać możliwości wsparcia. I nawet jeżeli stowarzyszenie by dodatkowo też pozyskało środki z różnych źródeł, niekoniecznie ze środków gminnych, to uważam, że to jest bardzo cenna, bym powiedział, inicjatywa, ale przede wszystkim będzie duże wsparcie w zakresie możliwości realizacji poszczególnych elementów trwania festiwalu. Ta inicjatywa dotycząca realizacji kapsuły wrażeń jako mobilnego urządzenia, czyli mobilnej elementu jako przyczepy, bo tak by można powiedzieć, takiej z kabiną, pozwalałaby zresztą, takie już funkcjonują na terenie naszego województwa, takim by powiedział właścicielem czy dysponentem takich kapsuł jest również Urząd Marszałkowski, który posiada tego typu kapsuły, wykorzystuje na różnego rodzaju imprezach, które po prostu atrakcyjniają dodatkowo również program danych imprez czy spotkań. I w związku z tym, że tak jest skonstruowane dzisiaj możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, że preferuje się stowarzyszenia, które mogą realizować zadania gminy i oczywiście we współpracy czy współorganizacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Ja się bardzo dziwię, że ta ocena, interpretacja przez tutaj pana radnego Szydłowskiego tak została przedstawiona, ponieważ patrząc przez pryzmat trzech projektów uchwał, które tutaj dzisiaj są przedmiotem obrad Rady Miejskiej, w jednym, jak w słonecznym, przepraszam, w słonecznym liderze, gmina jest, Bosko-Zdrój jest członkiem tego stowarzyszenia. W pozostałych tych dwóch stowarzyszeniach, a więc Koalicji Kół Gospodyń Miejskich i Wiejskich nie ma i w stowarzyszeniu wspierającym festiwal kryzysny też nie ma. Ale chcę powiedzieć, że to stowarzyszenie nie powstało jako inicjatywa prywatna, tylko jest elementem zaangażowania osób, które służą
i chcą, żeby na terenie naszej gminy i przy okazji tego typu organizowanych imprez pomóc i wesprzeć te działania i to przedsięwzięcie. I tu nikt nie ma w tym zakresie jakichkolwiek zamierzeń dotyczących możliwości realizowania osobistych przez członków stowarzyszenia potrzeb, tylko potrzeb związanych z tym wydarzeniem, a więc z tym festiwalem przez gminę. Dla uatrakcyjnienia jego programu, czy po prostu dla jeszcze wprowadzenia nowych, ciekawszych rozwiązań. I to jest ten kierunek. A w związku z tym, że takie są uwarunkowania w programie przyjętym na lata 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i stowarzyszenia mogą pozyskać na to środki w wysokości 90% dofinansowania danego przedsięwzięcia. W związku z tym wystąpiło z inicjatywą do tego, żeby pozyskać te działania, środki. Chcę tylko zaznaczyć, że zarówno inicjatywa związana z kioskami multimedialnymi, które będą znowu realizowane przez Stowarzyszenie Słoneczny Lider, jak i również Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz, jak i również Stowarzyszenie Koalicji Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, jest programem połączonym, jest działaniem połączonym, który ma wykorzystać środki przyjęte przez również gminę Bosko-Zdrój związane z ustaleniem strategii działania Królewskiego Poniedzia przez gminę Bosko-Zdrój w ramach właśnie tych lokalnych grup działania. I szanowni państwo, to jest działanie, które ma pozyskać te środki. Ja już nie chcę więcej państwu przedstawiać tej sytuacji, bo wydaje mi się, że to jeszcze bardziej jest skomplikowane. I chcę tylko powiedzieć, że jest mi trochę przykro, że tak się dopatrujemy w tym działaniu, w tych zamierzeniach jakichś tutaj, nie wiem, jakichś takich podstępnych działań, czy w ogóle takich działań, które będą tutaj gminę naciągały na jakieś niebezpieczeństwa. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo tylko jeżeli byśmy w tym zakresie tak mówili i powiedziane to zostało, że jedna osoba jest w czterech stowarzyszeniach i tak dalej, funkcji i tak dalej, to proszę mi powiedzieć, dlaczego pozostałych innych nie zgłasza się nikt, bo nie ma chętnych do roboty. Tak trzeba powiedzieć, nie ma chętnych do roboty. Jeśli mówimy o tym zakresie, że tu sami sobie udzielamy, to nie jest prawda, bo każde stowarzyszenie, jeśli możemy przykład popatrzeć, po których członkami jesteśmy, ma takie same zamierzenie, skorzysta ze środków, czy to dotowanych przez gminę, czy przez inne podmioty. I również pan Szydłowski, kiedy był prezesem stowarzyszenia, też korzystał z tego tytułu i w jakim stopniu nikt tego tutaj nie podkreślał, ani dodatkowo nie doszukiwał się, że to są jakieś niewłaściwe działania. I w związku z tym, szanowni państwo, ja powiem, kończąc już tej sytuacji, jeśli państwo jako członkowie Rady Miejskiej macie wątpliwości, to przecież nikt nie zmusza się do tego państwa, jeśli to uważacie, że jest niewłaściwe, że głosuje albo za, albo przeciw. I to jest proste rozwiązanie. Jeśli nie rozumiem, nie odpowiada mi to, nie jestem do tego przekonany, nie mam zdania, więc w tym momencie, proszę państwa, uchwała, jestem przeciwko uchwale i te możliwości skorzystania, wykorzystania tych środków po prostu nie zostaną po prostu zrealizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłaszał się radny Maciej Gawin. Panie burmistrze, powiedział pan dużo, ale tych sprzeczności, o których mówił pan Szydłowski, pan nie wyjaśnił. Ja tego na komisji nie wiedziałem, teraz moja wiedza jest szersza i w dalszym ciągu uważam, że ta sprzeczność istnieje. W związku z pana sugestią ja będę przynajmniej w tym pierwszym przypadku głosował przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Jak gdyby słowem komentarza, panie burmistrzu, do tego komentarza, który się pojawił, jeszcze raz podkreślam, że niczego nie insynuuję. Natomiast uważam, że wszyscy powinniśmy funkcjonować w świecie,
w którym pewne decyzje podejmowane są i są realizowane w sposób transparentny. To też tu trochę się nie zgadzam z tą sugestią, że jak można zagłosować tak lub nie, czy za lub przeciw. No sorry, no. Trzeba zagłosować zgodnie z własnym sumieniem w oparciu o pewne przesłanki, informacje, które powinien nam dostarczyć inicjator uchwały. Jeśli ich nie było, stąd się pojawiły moje wątpliwości. I słowo a propos tej transparentności, no to uważam, że jeśli mówimy o tym, że się nie zgłaszały inne stowarzyszenia, to też pojawiła się informacja, że środki na te poręczenia musiały być zarezerwowane w budżecie tegorocznym. Czyli ta wiedza była. No to dajmy informację na zewnątrz do społeczeństwa, że jeśli jakieś inicjatywy będą miały stowarzyszenia, to w terminie każdego roku do końca września muszą takie inicjatywy przedkładać do gminy, jeśli one będą wymagały poręczeń kredytów, żeby można było rezerwy w budżecie dokonać na rok przyszły. I wtedy to jest informacja czytelna na zewnątrz, bo po co dzisiaj gdybać, czy ktoś się zgłosił z inicjatywą, czy nie. Natomiast tu jeszcze wracając jak gdyby do naszego stowarzyszenia, oczywiście ja tego nie kwestionuję, ale ja jako prezes i nasz sekretarz nie byliśmy pracownikami gminy. I robiliśmy te projekty, wszystkie przygotowane, całą dokumentację w czasie, który nie obciążał pracy gminy. Natomiast tu mam wątpliwość, ja nie mówię, że tak jest, ale jeśli pani Gosia jest w czterech instytucjach i wszystkie one piszą projekty, a wiemy wszyscy doskonale, że ona w tych projektach siedzi, to ja zadaję sobie pytanie i przy okazji panu, panie burmistrzu, żeby sprawdzić, czy aby nie jest tak, że część czasu poświęconego na te stowarzyszenia, które nie są związane z gminą, nie odbywa się też w godzinach pracy. Bo jeśli jest po godzinach, to z tym nie polemizuję. I mówię, pozostawiam to bez komentarzy. Tyle z mojej strony. A i jeszcze ta prośba do pani radcy, żeby wyjaśnić. Tak, jeśli mówimy, że pan burmistrz jest członkiem komisji rewizyjnej, no jest to organ, tak, stowarzyszenia. Czy pan burmistrz powinien być członkiem tego organu, czy nie lepiej by było, gdyby zrezygnował z funkcji w komisji rewizyjnej? Czy to ma jakiekolwiek przełożenie, czy można to odnieść do ustawy o samorządzie gminnym i artykułu 24e ustęp 1? Dziękuję. Znaczy, niekoniecznie tę kwestię można odnieść bezpośrednio do ustawy o samorządzie gminnym, tylko do ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. I ta kwestia już była przez pana burmistrza i przeze mnie na gruncie jakiejś innej sprawy poruszana, więc jeżeli jest to stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, to w mojej ocenie nie ma żadnych przeszkód, żeby pan burmistrz zasiadał w organach takiego stowarzyszenia. W ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje się, że wójt, burmistrz nie może zasiadać w organach takich stowarzyszeń, jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą. Znaczy, jeżeli jest wątpliwość co do tego, bo wiadomo, że odpowiadam na to 24C, na który powoływał się, tak? 24E dotyczy radnych, a nie wójta. Znaczy, ja też nie... Ja mówię o ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej i z tej ustawy wynika wprost, czego nie wolno panu burmistrzowi. Jeżeli coś nie jest zakazane, jest dozwolone, jeżeli stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, pan burmistrz może zasiadać we władzach takiego stowarzyszenia. Jeżeli jest wątpliwość, jeżeli moje stanowisko jest niejasne, ja mogę wydać opinię na piśmie. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja chciałem tylko uzupełnić, ponieważ nie odpowiedziałem tu jeszcze panu radnemu Witoldowi. Ten temat wynagrodzeń to jest elementem w momencie, kiedy zostanie sformułowane, będzie wykonywać to na zlecenie to podmiot, który w ramach postępowań uzyska w tym zakresie przyzwolenie realizacji tego. No to ja nie umiem powiedzieć w tym momencie, jakie to będzie wynagrodzenie. Proszę bardzo, do mikrofonu. Autorzy projektu przygotowywali na pewno budżet tego przedsięwzięcia. I tam są gratyfikacje finansowe dla autorów tego projektu. A skąd inną wiem, że na tych projektach autorzy zarabiają krocie pieniędzy. I chciałbym wiedzieć, ile w budżecie jest przygotowanych środków na wypłatę im. Za opracowanie projektu. A dwa, pani mecenas, jeśli mogę do pani. Mnie się zdaje, że stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, ma również możliwość ubiegania się o środki
gminne. I nie może być tak, że burmistrz daje sobie środki na realizację danego zadania. Czy to będzie stowarzyszenie, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą, czy nie. I w związku z tym, ze względu na etyczność, panie burmistrzu, sugerowałbym, że bo to stowarzyszenie może wystąpić również za miesiąc, za dwa o realizację zadań własnej gminy. I potrzebują na to tyle i tyle. Jeżeli pan jest tam we władzach i będzie pan dawał, to pod względem etycznym nie jest to za dobry kierunek. Moje takie odczucie. Dziękuję. A mam pytanie, porządkując decyzję, czy rzeczywiście to stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w statucie? Jak to jest zapisane? Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie jest wspierającym, jest organizacją, która wspiera funkcjonowanie czy organizację festiwalu Krystyny Jamroz. I to jest ten kierunek. Nie ma wynagrodzeń. Z tego tytułu również dotyczących opracowania dokumentacji nie ma wynagrodzenia dla kogokolwiek. Jest tylko kwestia dotycząca zrealizowania w ogóle samego formalnego zakresu głównego, jakim jest zakup tej kapsuły w tym zakresie. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że no emocje zawsze przy tego typu, jak się coś tam natrafi, jest to niejasne, to zawsze się pojawiają. Chcę powiedzieć tak, że ja nie daję sobie pieniędzy. Część z Państwa też jest również członkami stowarzyszeń i można to samo z tą analogią powiedzieć, że też nie powinni być w samym zakresie jakiejkolwiek organizacji, jako osoby publiczne w tym zakresie. Więc w tym momencie, Szanowni Państwo, jeśli to jest ta interpretacja, no to proszę mnie zrozumieć, że za chwilę tego typu organizacje nie będą mieli ludzi do pracy i nie będzie możliwości pozyskania tych środków. Natomiast w stosunku do wszystkich zamierzeń, które dotyczą wszystkich stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie gminy Busko-Zdrój, jest cały czas otwartość pod kątem, jeśli oczywiście tego typu organizacje są zainteresowane, proszę Państwa, bo myśmy rozważali tu i nawet do niektórych stowarzyszeń sygnalizowali, że jest taka możliwość. Po prostu nikt nie chce w tym zakresie mieć dodatkowej pracy, bo to jest naprawdę niełatwo pracę. I chcę oświadczyć jednoznacznie tutaj w stosunku do stwierdzenia pana radnego Szydłowskiego. To jest, proszę Państwa, wszystko transparentne. I proszę nie sugerować, że tutaj w jakim stopniu w zakresie działania są, które w tym momencie jakieś robią no, pod kątem narażania gminy czy wykorzystywania gminy, czy środków publicznych. To jest właśnie wspierających realizację zadań przez samorząd naszej gminy w tym zakresie. I tyle, skończyłem. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Skoro nie ma, zamykam dyskusję. Jeśli chodzi o ten projekt, czy coś jeszcze, bo w uzasadnieniu szczegółowo tą informację mamy przedstawioną, kto się zwrócił, w jakim terminie i z jakimi pismami. Ja tylko przypomnę, że z paragrafu pierwszego mowa jest, Państwo macie to też na rzutniku, o udzielenia poręczenia w wysokości 307 200 zł tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz Klasyka w Furolcie, siedzibą w Busku-Zdroju, w kwocie 300 000 przeznaczonego na realizację na terenie gminy następnego projektu pod nazwą Multimedialna Kapsuła Wrażeń Kurort Marki Ponidzia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W paragrafie pierwszym, w punkcie czwartym mamy tą informację, o którą nam też chodziło, że spłata zadłużenia przez gminę będzie podlegała rygorowi natychmiastowej wykonalności do wysokości udzielonego poręczenia. W budżecie gminy na 2017 rok przez cały okres obowiązywania poręczenia, to jest do dnia 28 grudnia, uwzględnione będą potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia stosownie do harmonogramu spłat określonego w umowie kredytowej.
No to właśnie to żeśmy się zastanawiali, czy tą oczywistą omyłkę poprawić. Tu była sugestia i na komisji z ust pana burmistrza. Jak państwo macie w paragrafie pierwszym, w punkcie czwartym, tu co mówiliśmy o spłacie kredytu, no to prosimy wstawić przecinek po informacji spłat zadłużenia wynikającego z kredytu. Tutaj tą oczywistą pomyłkę wstawiamy przecinek, o którym mowa w punkcie pierwszym. Dalej jest tekst bez zmian. Tu się zastanawiam w tym projekcie. No proszę bardzo, jeszcze zanim, proszę, jeszcze głos. Panie burmistrzu, a mianowicie... A tu nie jest pomyłka. W każdym z tych projektów dofinansowanie jest rzędu 90-kilku%. Jeśli chodzi o tą pierwszą uchwałę, a mianowicie kredyty zaciągnięte przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu, w jaki sposób będzie uzupełniona kwota tego kredytu, tak aby zrealizować zadanie? Chodzi o te 10%. W jaki sposób to będzie dofinansowane? Czy to będą dobrowolne składki członków stowarzyszenia, czy jakieś tam zbiórki publiczne? No chciałbym to wiedzieć. Dziękuję. Ale nie ma jakiejś tam informacji dodatkowej. No to musielibyśmy do głosu go dopuścić w tym momencie. No to może wniosek. Bardzo proszę. Jeszcze radny Jerzy Służalski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, tak słuchając dyskusji i no myślę, że w przyszłości też takie poręczenia będą udzielane. Ja bym miał taki wniosek, żeby się zastanowić nad czymś takim, żeby przed udzieleniem, przed podjęciem takiej uchwały wnioskodawca, dane stowarzyszenie wytypowało osobę, która by wystawiła weksel in blanco i w razie gdyby przykładowo zadanie nie zostało zrealizowane, gmina spłacała za stowarzyszenie zaciągnięty kredyt, wtedy gmina by egzekwowała od członka czy członków stowarzyszenia środki finansowe, bo tak byłoby to zabezpieczenie dla gminy. Bo patrząc na to, że dziś mamy 3 stowarzyszenia, może się okazać, że za 2 miesiące 10 stowarzyszeń wystąpi i będziemy mieli problem tak jak dziś. Dziękuję. Panie radny, jak potraktować pana wniosek? To jest wniosek formalny, który pan składa, czy to jest sugestia na przyszłość? No co, jeszcze? Nie, bardzo proszę, czy to jest, dotyczy też aktualnych sytuacji? Niech pan się określi. W związku z tym, że pan burmistrz nie jest we władzach stowarzyszenia, a we władzach stowarzyszenia jest tutaj osoba, która jest obecna. Ja mam taką propozycję do radnych, abyśmy przegłosowali możliwość dopuszczenia do głosu w tej dyskusji kolegę, który reprezentuje władze stowarzyszenia. Może nam przybliży temat, w jaki sposób zamierzają pozyskać te środki, które służą uzupełnieniu kredytu. Dziękuję bardzo. Mamy na myśli pana dyrektora Dąbala. Tak, mamy na myśli tutaj pana dyrektora Dąbala obecnego na sali. Okay. Szanowni państwo, kolega wiceprzewodniczący postawił wniosek. Formalnie, nieprawnie musimy się do niego odnieść. Kto z państwa radnych jest za tym, abyśmy dopuścili do głosu w tej części przy tym projekcie uchwały przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół, zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz, Klasyka w Kurorcie. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. I pomoc o przeliczenie. 19 za. Kto się wstrzymał? No to nie może być 19, bo na sali. Bardzo proszę o pomoc. Kto jest za dopuszczeniem do głosu przedstawiciela stowarzyszenia, o którym mowa? Piętnaście za. Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. 5 osób się wstrzymało. Kto
Kto jest przeciw? Nie mamy. Dziękuję. W związku z przegłosowanym wnioskiem, jeśli pan dyrektor, który jest zarówno przedstawicielem stowarzyszenia, zechce się odnieść do tych podnoszonych kwestii. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado, będąc, tak jak mówię, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu imienia Krystyny Jamros, klasyka w kurorcie, no, zdecydowaliśmy się na napisanie tego wniosku, tego właściwie wniosku o dofinansowanie i będziemy na pewno dalej czynić starania o to, żeby te dodatkowe procenty pozyskać z innych na pewno projektów, także na pewno nie będzie tak, że nie będzie tych środków i to będzie zabezpieczone. Na chwilę obecną no, nie potrafię powiedzieć, jakie to będą projekty. No, będę musiał przeanalizować możliwości pozyskania tych środków, ale cały czas czynimy starania, aby znaleźć właśnie takie źródła finansowania, które no, nie do końca będą obciążać członków stowarzyszenia, ponieważ no, tak jak tutaj już było wspomniane, stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest tylko tak jakby stowarzyszeniem przyjaciół, czyli osób, które chętnie wspierają. Cały czas też będziemy czynić starania, aby pozyskać na przykład środki od sponsorów, bo mamy też wielu przyjaciół naszego festiwalu i tutaj mogę powiedzieć, pan burmistrz też już podkreślił, że tutaj tradycja naszego właściwie już 23-lecia tego festiwalu z całą stanowczością pozwala mi stwierdzić, że te środki zostaną pozyskane i sponsorzy na pewno wyrażą zgodę na to, żeby również te środki zostały przeznaczone na zabezpieczenie tej kwoty brakującej. Dziękuję. Proszę. Prosimy do mikrofonu. Z jakich programów? Bo ja nie wiem, żeby można było zabiegać o środki na udział własny w realizacji danego projektu. Nigdzie pan nie znajdzie takiej możliwości, żeby środki, no nie wiem, Urzędu Marszałkowskiego czy Wojewody przeznaczyć na udział własny w tym zakresie. Dziękuję. Mówimy teraz o pozyskaniu kwoty, która tak jak mówię, niekoniecznie musi być skierowana nawet na ten konkretny projekt, ale można pozyskać tę kwotę od sponsorów. A inne również są prowadzone działania, również tutaj przez stowarzyszenie, żeby można powiedzmy uzupełnić kwotę, która jest niezbędna też do wsparcia festiwalu imienia Krystyny Jamros. I być może, tak jak mówię, pozwoli to również zabezpieczyć takie środki. Ale myślę, że bardziej tutaj nasi sponsorzy hojni na pewno wesprą ten pomysł, bo myślę, że ta inicjatywa jest nad wszechmiar pozytywna i przyniesie naszemu miastu tylko i wyłącznie dobre efekty promocyjne. Dziękuję. Czy są jeszcze do pana dyrektora jakieś pytania? Proszę bardzo. Jeśli nie, dziękuję panu serdecznie. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Nie, do pana dyrektora nie miałem żadnych pytań. Natomiast ja bym chciał tutaj dwa słowa jeszcze na ten temat. Proszę państwa, my tutaj jako stowarzyszenie ubiegaliśmy się o naprawdę niewielkie kwoty na zorganizowanie imprezy w Busku, gdzie dofinansowanie było rzędu 40%, w niektórych przypadkach 80%. Zawsze przy wniosku musieliśmy wskazać, w jaki sposób chcemy uzyskać te pozostałe pieniążki. I to rzecz dotyczyła kwot rzędu 6 tysięcy, 7 tysięcy złotych. I ja mam taką prośbę, bo nie chciałbym tutaj, że tak powiem, tej inicjatywy całkowicie skreślać, ale mam taką prośbę, czy nawet wniosek, nie chcę tego wpisywać jako wniosek formalny, aby przed udzieleniem poręczenia na którykolwiek z tych kredytów, to dotyczy wszystkich trzech tych projektów, gmina uzyskała zapewnienie od wnioskodawców o sposobie uzyskania kwot brakujących. W przeciwnym razie po prostu nie ma sensu poręczać kredytu, żeby nie było sytuacji, że dostaną kredyt, a nie będą w stanie załatwić zadania do końca, ponieważ nie będą mieli środków własnych. I tutaj w ten sposób bym to widział, żeby przynajmniej takie zabezpieczenie przed
podpisaniem kredytu było. Mówię, nie chcę tutaj tego tematu całkowicie skreślać, bo wiem, że są podejmowane różnego rodzaju próby. W dwóch tych projektach uchwał gmina jest udziałowcem. Znaczy się nie wiem, czy w koalicji, w jednym, ale w Słonecznym Liderze jesteśmy tutaj udziałowcem. Te wątpliwości, które tutaj są zgłaszane, należałoby rozwiać w sposób jednoznaczny. Myślę, że jest na to sposób, żeby w przyszłości tego typu rzeczy nie było. Natomiast no tak bym to chciał, żeby tego. Dlatego zagłosuję, powiedzmy, za tymi projektami, ale na tych warunkach będę apelował do pana burmistrza, do skarbnika, albo aby podpisać takie poręczenie dopiero po przedstawieniu konkretnego sposobu na uzyskanie dofinansowania zadań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ale to jest moim zdaniem bezsporne, Szanowni Państwo, przecież my tylko skoncentrujemy się na udzieleniu poręczenia kredytu brakującej kwoty tych 90% do uzyskania dofinansowania tego wniosku. Instytucja, czyli która ocenia wniosek i przyjmuje i finansuje, ocenia beneficjenta. Jeśli nie ma tego udziału własnego, to jest bezsporne, nie dostanie w ogóle pieniędzy. I tutaj mówimy, asekurujemy się w sprawach oczywistych, które dzisiaj tutaj byłyby na etapie, że wniosek nie zostałby w ogóle przyjęty do rozpatrzenia i do zatwierdzenia. Jak najbardziej, ja rozumiem uwagę i troskę tutaj Państwa o to, jak najbardziej, ale Szanowni Państwo, to są działania, które, i jeszcze raz tylko kończąc powtórzę. Ale proszę o ciszę. Wspierają zakres zadań realizowanych przez gminę bądź jej jednostki. I w tym zakresie. I dlatego tutaj nawet patrząc przez pryzmat przynajmniej tego stowarzyszenia wspierającego festiwal, przyjaciół festiwalu, no są tam, Szanowni Państwo, widzicie, no też osoby, które zajmują się samą organizacją i tego festiwalu. I myślę, że to są osoby, których nie trzeba tutaj ani rekomendować, ani oceniać, bo są sprawdzonymi osobami, które cały czas ten festiwal wspierają. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Radna Danuta Prędka. Chwilę poczekać trzeba. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. No ja, panie burmistrzu, realizowałam 3 takie wnioski ze swojego stowarzyszenia, ale ja musiałam mieć właśnie te, no tak jak tutaj, te 10% tych środków na wkład własny. I to nikt mi nie dał, tylko to pochodziło z naszych składek członkiń stowarzyszenia. No tutaj 10% to 300 tysięcy. Pani Lucynko, to by było 30 tysięcy, tak? No nie wiem, czy pan 30 tysięcy, no to z jednego, z drugiego znowu ileś tam na wkład własny, no to trzeba, żeby pan dyrektor naprawdę szukał dobrze, żeby tych pieniędzy nazbierać, bo jak nie będzie miał wkładu własnego, to nie dostanie tego dofinansowania tych środków. Najpierw wkład własny. Poręczali mi, tak jak u nas, to poręczali mi swoimi gospodarstwami rolnymi i zasobami finansowymi na kontach dwoje mieszkańców. I jak ja to wszystko złożyłam, to ja dopiero mogłam ubiegać się o te środki. Jak to wszystko najpierw poskładałam. No a później musiałam to zrealizować. Jeżeli tam nie było kropki nad i, to też by mi byli nie dali. Ile to jest kłopotu, ile to jest jeżdżenia, ile to jest załatwiania, to ile niespanych nocy, martwienia, czy to wszystko wyjdzie. No nie wiem, no to jest naprawdę... Także pan dyrektor tam się za... Żeby to wszystko znaleźć, to... No nie wiem, no ale jeżeli będzie miał możliwość, to proszę bardzo, no. Bardzo trudno. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Czy
Czy są jakieś głosy w dyskusji jeszcze? Bardzo proszę. Dziękuję za stosowną uwagę. Zamierzałam właśnie to zrobić. Jeśli nie ma dalszych sugestii z Państwa strony, zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Tu prośba kolegów o monitorowanie stanu radnych i głosów. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz Klasyka w Kurorcie? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Już pisze, 17 za. Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Dwie osoby się wstrzymały. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Zgadza się, bo jest nas 20 osób obecnych. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejny projekt w sprawie udzielenia przez gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, no ale przy każdej uchwale ktoś coś może nowego wnieść. Działa. Dziękuję bardzo. Większość rzeczy już zostało powiedziane. Prośbę mam tylko taką do Słonecznego Lidera, bo też ileś miesięcy temu, jak zakładane było królewskie Ponidzie, to wtedy też dyskutowaliśmy, że Słoneczny odchodzi do Lamusa. Ja tak to odebrałem wtedy tam informację i przy okazji tej uchwały wchodziłem też na stronę Słonecznego Lidera. Wydawało mi się, że jego działalność pomału ulega wygaszeniu. Natomiast okazuje się, że inicjatywy są podejmowane dalej, to miałbym tylko taką prośbę, żeby pan burmistrz sprostował, czy Słoneczny Lider działa dalej i zakładamy, że w ramach tych środków jest możliwość pozyskiwania przez niego środków. Czyli to jest dalej konstrukcja, która się utrzymuje przy wsparciu gminy rzecz jasna. I prośbę mam do zarządu Stowarzyszenia Słoneczny Lider, bo wszedłem sobie na stronę. Tam nie ma, jeśli chodzi o nabory, nie ma żadnych informacji na temat jakichś działań Słonecznego Lidera. Ostatnia informacja jest z 2014 roku. Natomiast są informacje dotyczące walnych Słonecznego Lidera. Prośbę mam taką, nawiązując do tej transparentności, żeby Słoneczny Lider zamieścił informacje na temat składu zarządu, bo takiej informacji nie ma, pojawia się informacja nad podpisującą osobą, jako prezes zarządu podpisuje się pani Gosia na zawiadomieniu o walnym. Natomiast nie ma nigdzie informacji na temat władz stowarzyszenia i prośbę miałbym taką, żeby stowarzyszenie zamieszczało protokoły z wolnych, bo one tam raz w roku są. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Tak, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, no, chciałbym tutaj tylko informację no, rozszerzyć, że działaniom tych stowarzyszeń, które akurat o których tutaj mówimy, cały czas przyświecają pewne uwarunkowania, które się pojawiają w związku ze zmianą pewnych przepisów czy wymogów w tym zakresie możliwości pozyskania środków na dany projekt. I rzeczywiście tak to miało nastąpić, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider miało przestać funkcjonować. Ale jest to stowarzyszenie, które ma osobowość prawną, jest zarejestrowane w sądzie rejestrowym i ono musiałoby uzyskać akceptację władz stowarzyszenia. W związku z tym, że nie było przeciwwskazań dotyczących funkcjonowania samego zwykłego stowarzyszenia, znaczy stowarzyszenia, które może funkcjonować jak inna organizacja pozarządowa, więc to stowarzyszenie funkcjonuje dalej i korzysta z wszystkich możliwych, bym powiedział, możliwych działań, które są służą, mają realizacji jego założeń statutowych. I między innymi dalej to stowarzyszenie funkcjonuje i będzie. Ja tylko mogę powiedzieć, że przekażę tę tutaj prośbę dotyczącą zaktualizowania strony internetowej, ale to i tak samo również no, w stosunku wypadałoby do wszystkich stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie naszej gminy, też taki apel wystosować, żeby aktualizowali informacje o swojej działalności i przedstawiali w odpowiednim czasie wszystkie dokumenty wynikające z tej działalności. Jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję.
Czy są jakieś głosy w dyskusji? Tutaj też tą oczywistą omyłkę proszę w tym punkcie czwartym, w paragrafie pierwszym, wynikający z kredytu przecinek, o którym mowa w punkcie pierwszym, dostawić przecinek. Szanowni Państwo, czy są jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie, zamykam dyskusję. Przypomnę, tylko część zapisu Państwo macie przed sobą, treść dyskutowaliście. Chodzi o udzielenie poręczenia w wysokości 195 600 zł tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu przez Stowarzyszenie Buzka Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider siedzibą w Busku Zdroju w kwocie 191 przeznaczone na realizację na terenie gminy następującego projektu pod nazwą kreowanie wizerunku obszaru LGD przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego w postaci kiosków multimedialnych w miejscowości Busko-Zdrój w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Buzka Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Osiemnaście za. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie udzielenia przez gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, przewodniczący Jerzy Szydłowski. Prosimy o pożyczenie mikrofonu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Jedno pytanie, jeśli mamy wiedzę. Ile kół gospodyń wiejskich należy do tego stowarzyszenia i czego dotyczy ten projekt? Jakbym mógł prosić o informację. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, głosy w dyskusji? Proszę bardzo. Prosimy pana burmistrza o udzielenie informacji. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja nie mam tak wiedzy w zakresie ilości, ale na pewno jest to około, co najmniej około 15 kół bądź więcej w tej chwili, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego stowarzyszenia. 17 kół, tak, już mamy podpowiedź, że jest to w skład stowarzyszenia wchodzi 17 kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Busko-Zdrój. I oczywiście jedno koło miejskie, na terenie, które funkcjonuje na terenie miasta w tym zakresie. Jest to inicjatywa, która ma służyć przygotowanie materiału multimedialnego Skarbu Królewskiego Poniedzia, promującego tutaj, jeśli chodzi o nasz potencjał. I związany z obiektami historycznymi i z działalnością, którą prowadzone jest między innymi przez tutaj Stowarzyszenie Słoneczny Lider, przez koła gospodyń wiejskich. Więc jest to uzupełnienie również tych wcześniejszych projektów, a więc które będą wykorzystane, czyli stworzenie takiej aplikacji, która pozwoli, żeby wykorzystać i promować tutaj nasze skarby, jakim są obiekty historyczne, obiekty zabytkowe, działania związane z tworzeniem szlaków kulinarnych, stworzeniem, no, wspieraniem inicjatyw funkcjonowania na terenie całej w mieście i na terenie gminy obiektów publicznych, w tym między innymi świetlic w tym zakresie. Jest to, jeśli mogę tutaj przytoczyć, jest to działanie promujące nasze skarby i przekazać na cele promocyjne wszystkim gminom w zakresie lokalnego grupy działania. Po prostu jest to opracowanie takiej multimedialnej aplikacji. Dziękuję. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Tutaj na to, co koleżanka zwróciła uwagę, też w poprzednich projektach w paragrafie pierwszym, punkt czwarty, proszę też o dostawienie tego przecinka, jako potraktujmy jako oczywistą pomyłkę w miejscu spłat zadłużenia wynikającego z kredytu, przecinek, o którym mowa, dalej wszystko jest bez zmian. W takim razie zamykamy dyskusję, poprawiliśmy tą oczywistą omyłkę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Osiemnaście osób za. Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Dwie osoby. Przeciw nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. Otwieram dyskusję. Na komisjach Państwo szczegółowo analizowaliście projekt wraz z załącznikami, gdzie znajduje się wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej. W uzasadnieniu mamy informację, że w proponowanej uchwale dokonujemy zmian inkasentów opłaty uzdrowiskowej w związku z koniecznością podjęcia przedmiotowej uchwały. Nie wiem, czy pan burmistrz, czy będą państwo mówić o tej oczywistej pomyłce, bo na komisjach też mówiliście państwo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jest tam oczywista omyłka, taka pisarska, dotycząca paragrafu 12 tego projektu uchwały w zakresie, że traci moc uchwała z 24 listopada 2016 roku, nie 17. Więc to jest taka oczywista też omyłka pisarska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, poprawi sobie każdy z nas i... Przy publikacji już uwzględnimy to jako naniesioną oczywistą omyłkę. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. W załączniku numer 1, tak jak wspomnieliśmy, mamy wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej i w załączniku również 2, wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Jeśli nie ma głosów w dyskusji, zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentu, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i pomoc. Wszyscy chyba. Tam, z tamtej strony też. 20 osób za. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. Otwieram dyskusję. Na komisjach Państwo radni w szczegółach zapoznawaliście się z tym projektem. Ja z uzasadnienia przytoczę, że nieruchomość, o której mowa w uchwale, stanowi własność gminy. Położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest na zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu po uprzedniej wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w Busku w obrębie 09, numer działki 88/2. W załączeniu Państwo macie mapkę. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Jeśli nie, zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Mhm. 18 za. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Przeciw nie było. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejny projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. Otwieram dyskusję. Z uzasadnienia przytoczę, dotychczasowy najemca komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Busku przy ulicy Sądowej 16 pod numerem 4 zmarł, pozostawiając opuszczony lokal do dyspozycji gminy.
Jak wynika z treści znowelizowanej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie kodeksu cywilnego, gminy mają obowiązek tworzenia zasobu lokali socjalnych, zasobu pomieszczeń tymczasowych. Nie ma natomiast obowiązku tworzenia posiadania lokali o wyższym standardzie, które w poprzednich uregulowaniach prawnych nosiły nazwę lokali komunalnych. W związku z powyższym odzyskany lokal może zostać przeznaczony do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży lokalu zostaną przeznaczone na remonty i modernizację lokali socjalnych i utworzenie pomieszczeń tymczasowych. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Jeśli nie, zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Chyba wszyscy. 20 osób za, wstrzymujących nie ma, przeciw nie ma. Dziękuję, uchwała została podjęta. I przechodzimy do kolejnego projektu. Uchwała w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. Otwieram dyskusję. Wiemy, że jest autopoprawka. Państwo macie również jej treść rozdaną, tak? Mają Państwo? Nie, bo były na stołach. Ja dostałam elektronicznie wcześniej. To poprosimy jeszcze jeden egzemplarz tu dla kolegi, jeśli... To za chwileczkę to uzupełnimy. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie tej autopoprawki. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić autopoprawkę, która też tu akurat spowodowała troszkę niewłaściwe sformułowanie tego projektu uchwały. Ona polegałaby na tym, że w samym tytule uchwała numer Rady Miejskiej w Busku-Zdroju dnia 27 kwietnia. I jeśli chodzi o tą uchwałę, to sformułowanie w paragrafie pierwszym dotyczy należącego do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem, czyli ten skrót P.W. też byłby jako autopoprawką eliminującą po P. Czyli byłoby PW. Świętego Brata Alberta. I to jest ta autopoprawka dotycząca tego projektu uchwały. I również ta sama sytuacja dotyczy w uzasadnieniu, czyli w tych w kolejnym wierszu 20-21 to P.W. pod wezwaniem dotyczyłoby PW. Świętego Brata Alberta i świętego Stanisława biskupa w Hotelku. Czy w uzasadnieniu również wiersz 20 i 21. Dziękuję bardzo. Państwo macie w autopoprawce tak jakby trzy autopoprawki, które będziemy, mam nadzieję, że dobrym tropem idziemy, osobno każdą głosować przy konkretnym projekcie uchwały. Jesteśmy teraz przy projekcie dotyczącym dotacji, tak jak przeczytaliśmy wcześniej informację. Dotyczy udzielenia w 2017 roku. W paragrafie pierwszym Państwo ten projekt analizowaliście, śledziliście. Zresztą Komisja Oświaty i Infrastruktury Społecznej zgodnie z zapisami statutu jest zobowiązana do opiniowania, oceniania. Na podstawie tej informacji, również informacji z komisji, mamy naszych radnych stanowisko, gdzie pozytywnie zaopiniowali rozdział środków na te cele z budżetu gminy. Proszę Państwa, w paragrafie pierwszym, żebyśmy dobry projekt mieli przed sobą, dotyczy środków budżetowych dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego brata Alberta Chmielowskiego w Busku w wysokości 16 000 zł na dofinansowanie konserwacji deskowania stropu z dekoracją malarską z drugiej połowy XVII wieku kościoła filialnego pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa w Hotelku należącego do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju. W uzasadnieniu bierzemy pod uwagę również autopoprawkę, którą pan burmistrz przedstawił. Jak oczywiście w tytule uchwały
uchwała Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Jeśli nie, w takim razie zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania tej autopoprawki, która dotyczy tej części projektu uchwały, czyli zmieniająca w tytule Rady Miejskiej. Państwo ze mną śledzicie, prawda? Bo do każdego projektu ta zmiana jest niezbędna w tytule. I potem w projekcie mamy informację dotyczącą uchwały i zmiany w wierszu, skrót, o którym pan burmistrz mówił. Tak, punktu pierwszego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 20 osób za, kto się wstrzymał, nie widzę, kto jest przeciw, nie widzę, dziękuję bardzo. Autopoprawka została przyjęta i przechodzimy do głosowania projektu uchwały uwzględniającego tą autopoprawkę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 20 osób za, kto się wstrzymał, nie widzę, kto jest przeciw, nie widzę, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych, nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. Otwieram dyskusję. Państwo o tej autopoprawce pamiętają. Dotyczy również w uchwale Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. I informacja na stronie pierwszej, tak jak wspomnieliśmy, na stronie w wierszu 13 też zmieniamy w skrócie pod wezwaniem. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Tak, słucham, to proszę bardzo zgłaszać. Ja jeszcze mam takie pytanie, pani przewodnicząca. W paragrafie pierwszym, tak, bo jest nazwa parafii pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I dalej zdanie na końcu Niebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny w Szańcu. I można powiedzieć, no nie wiem, czy tak jest faktycznie, czy, bo no, to taka nieścisłość wydaje mi się. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, kieruję do pana burmistrza to pytanie, jako autora inicjatywy uchwałodawczej. Ale bardzo proszę o ciszę i trochę powagi. Czy można uzyskać informację? Ale jak jest w nazwie, jak jest... Jaki wnioskodawca w tym momencie? To jest podstawowa kwestia, jak się nazywa parafia i właściwa nazwa, proszę państwa, chyba to jest najważniejsze. Można błędnie coś wpisywać, ale... No ale proszę do mikrofonu udzielić odpowiedzi, a nie hura, dyskutują wszyscy. Pani przewodnicząca, ponieważ tu miałem podpowiedź, że we wniosku, jak również w nazwie parafii jest to pisane przez Y, czyli Y, znaczy Y, przepraszam. Więc w związku z tym, o którym tu był zgłoszony uwaga przez radnego Służalskiego, należy uzupełnić nie Marii, tylko przez Mary i Maryi. Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu i ta ostatnia część paragrafu pierwszego miałaby właściwe określenie. Czyli w ten sposób proponujemy, żeby uwzględnić tą autopoprawkę, bo tak by należało uznać ten błąd. To proszę jeszcze raz, każdy niech sobie poprawi w tekście. W czwartym wierszu paragrafu pierwszego przez y zamiast i pierwszej zastąpić literą y. Również będzie w uzasadnieniu to, co związane było również to z podwezwaniem. Bardzo proszę o dokonanie tych poprawek w tekście, w projekcie, w uzasadnieniu.
Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Jeśli nie, zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawek, o których była mowa? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. I jednej osoby nie mamy. Jeszcze chwileczkę, proszę. 19 za. Kto się wstrzymał? No, ale nie może być 19, bo jedna osoba wyszła z sali. Przepraszam, bardzo proszę, pomóc mi rękę do góry, każdy radny chwilę. Kto z Państwa radnych jest za? Żebyśmy dwa razy nie głosowali po prawej, bo pan naczelnik Tracz teraz dotarł do dokumentu. No ale skąd pan wie, z czym dotarł, jak jeszcze sam nie zdążył tego powiedzieć? No. Na stronie jest Maryi. W zeszłym roku żeśmy mieli podobną uchwałę, było Marii przez 2i, bo to jest forma współczesna, a Maryi jest formą powiedzmy taką staropolską, ale to już powiem tak, no to jeżeli jest we wniosku Maryi przez y, no to myślę, że powinno być przez y. Dobrze, proszę Państwa, nie wiedziałem, chwilę, że to może chwilę, urosnąć chwilę, takiego problemu. Powagi. Pan burmistrz podtrzymuje te autopoprawki, które są i dokładnie. W związku z tym odnosimy się do tych autopoprawek, które szczegółowo Państwo umiejscowiliśmy i w projekcie, i w uzasadnieniu. Kto z Państwa radnych jest za tymi autopoprawkami? Proszę o podniesienie ręki do góry. I nie mamy jednej osoby na sali obrad. 19 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Jedna osoba jest nieobecna na sali podczas głosowania. Poproszę o zapis do protokołu. Kolejny projekt w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. Otwieram dyskusję. Ta autopoprawka, którą Państwo macie w treści, która dotyczy... To bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w tej projekcie uchwały J autopoprawka dotyczy tylko zmiany nagłówku uchwały numer Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Dobrze, dziękuję. Pozostała treść są jest prawidłowe. Właściwa. Mhm. Tak. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Jeśli nie, zamykam dyskusję. Głosujemy autopoprawkę, o której była mowa. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki do góry. 19 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Jedna osoba nadal nieobecna na sali podczas głosowania spośród radnych. Dziękuję. I przechodzimy do głosowania projektu uchwały uwzględniającego autopoprawkę. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Tak, bo jeszcze nie wróciła. 19 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Już dziękuję. Można ręce opuścić. Jedna osoba nieobecna na sali podczas głosowania. Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta i przechodzimy do kolejnego projektu. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 19/261/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów Sołec z terenu gminy Busko-Zdrój. Otwieram dyskusję. Z uzasadnienia przytoczę zdanie. Państwo szczegółowo na poszczególnych komisjach analizowaliście zapisy, uczestniczyliście w spotkaniu z sołtysami. Dieta stanowi rekompensatę za czas poświęcony na działalność i wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji sołtysa, załatwianie spraw dotyczących sołectwa, organizowanie i koordynowanie inicjatyw lokalnych oraz przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia społeczności wiejskiej. Mając na uwadze zaangażowanie sołtysów w realizację ich obowiązków wobec mieszkańców oraz ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z udziałem w sesjach Rady Miejskiej i na radach,
oraz utrzymaniem stałych kontaktów z organami gminy ustala się z ryczałtowaną dietę w wysokości 300 zł miesięcznie. Decyzja co do ustalenia wysokości diet oraz zasad, na jakich odbywa się ich wypłacanie, należy do wyłącznej kompetencji Rady, stąd projekt przedmiotowej uchwały. Mamy informację w paragrafie pierwszym, w punkcie pierwszym, iż w uchwale nr 19, o której wspomniałam, z dnia 23 czerwca w sprawie ustalenia wysokości zasad obliczania i wypłacenia diet dla sołtysów sołec z terenu gminy Busko-Zdrój wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie: ustala się dla sołtysów sołec z terenu gminy Busko-Zdrój dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 300 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 roku. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Temat już był przedyskutowany, tak? W takim razie zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały, zmieniającą uchwałę, ja będę precyzyjna, numer 19/261/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów sołec z terenu gminy Busko-Zdrój. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Już jest osoba. Teraz to będzie 20, bo jest brata. 20 osób za, kto się wstrzymał, nie widzę, kto jest przeciw, nie widzę. Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta. Jeśli chodzi o projekty uchwał, wszystkie, które były zaplanowane na dzisiejszej sesji, mamy zrealizowane i procedowane. Przechodzimy do punktu 8. Informacja na temat bezrobocia na terenie powiatu oraz miasta i gminy Busko-Zdrój w 2016 roku. Mam pytanie, czy jest jakiś przedstawiciel z Powiatowego Urzędu Pracy, bo był zapraszany i mieliśmy wstępną informację, iż ktoś się z Powiatowego Urzędu Pracy pojawi. Czy jest pan dyrektor, czy osoba przez niego upoważniona? Nie ma, nie widzę. W takim razie otwieram dyskusję. Państwo radni, w szczegółach zapoznawaliście się na poszczególnych komisjach z tą informacją przełożoną przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju. Państwo radni analizowali, dyskutowali na poszczególnych komisjach stałych rad miejskich. Odnośnie tej informacji, macie Państwo jakieś swoje sugestie, głosy w dyskusji, jakieś swoje przemyślenia? Bardzo proszę. Nie, ja wiem, że było na komisjach, ale teraz jest w porządku obrad i chciałam tą informację po prostu uzyskać od Państwa. Jeśli nie, to proszę o zapis do protokołu, że informacja na temat realizacji zadań w zakresie promocji, zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezpieczeństwa w 2016 roku na terenie powiatu buskiego została przyjęta bez uwag. Kolejna. Tym razem nie informacja, tylko sprawozdanie. W punkcie 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju za 2016 rok. Otwieram dyskusję. Również na komisjach Państwo radni w szczegółach zajmowali się tą informacją. Obecna również była Pani Dyrektor, gdzie szczegółowo i wyczerpująco udzielała radnym informacji dotyczącej działalności placówki w 2016 roku. Bardzo proszę. Czy są jakieś głosy, sugestie, potrzeba rozmowy z panią dyrektor? Jeśli nie, to bardzo proszę o zapis i sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Busku-Zdroju za 2016 rok zostało przyjęte przez radnych bez uwag. Myślę, że w imieniu radnych dziękujemy pani dyrektor za dotychczasową współpracę i liczymy na kolejne pani pomysły i aktywność na rzecz mieszkańców w pani placówce, bo tych wydarzeń jest dość sporo i za to dziękujemy i prosimy na przyszłość również o aktywne działania w tym zakresie. Dziękuję. Punkt kolejny w porządku obrad. Punkt 10. Sprawozdanie z działalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju za 2016 rok. Również na wszystkich komisjach radni szczegółowo analizowali sprawozdanie, dyskutowali z dyrektorem placówki na temat zrealizowanych przedsięwzięć, zadań
inicjatyw podejmowanych w 2016 roku. Ja tylko chciałam poprosić o informację, czy tą oczywistą pomyłkę skorygowano. Dostaliśmy do Biura Rady informację. Chodzi o działalność BSCK i o Willę Zielona. Bardzo proszę o tą informację, bo tu pomyłka się, prawda? Ale poproszę o pisemne ją poprawienie w Biurze Rady, bo chodzi o Willę Polonia, a nie o Willę Zielona, prawda? Ale można liczyć, że pan dyrektor nam to złoży z panem burmistrzem? Nie, no jak najbardziej. Ja potwierdzam, że tu jest kwestia autopoprawki dotyczącej zmiany nazwy. Nie Willa Zielona, tylko Willa tak. Polonia. Tak. I galeria. Tak, na stronie piątej. I potem na stronie ostatniej. Na 14 też. To bardzo prosimy o dokonanie tych, że tak powiem, stosownych poprawek i złożenie do Biura Rady. Czy w obszarze działalności w przedstawionym sprawozdaniu państwo radni macie jakieś uwagi, sugestie? Bardzo proszę, mam też pana dyrektora na sali. Jeśli nie, to proszę o zapis, że sprawozdanie z działalności BSCK za 2016 rok zostało przyjęte przez radnych bez uwag. Również dziękujemy za dotychczasowe działania. Prosimy o kolejne pomysły na rzecz wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. No właśnie, to już. I tu mi kolega podpowiada i zabezpieczenie tych środków związanych z poprzednimi uchwałami, żebyśmy wszyscy spokojnie spali. Kolejny projekt, Boże, projekt, kolejny punkt, 11, tak, sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju za 2016 rok. Państwo radni, już dopuszczam do głosu, też na poszczególnych komisjach w szczegółach analizowaliście sprawozdanie, również obecny był pan dyrektor ZUK-u. Jeśli są jakieś pytania, sugestie, bardzo proszę o głosy. Bardzo proszę, radny Witold Gajewski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na posiedzeniu Komisji Oświaty za realizację statutowych działań biblioteki i Buskiego Samorządowego Centrum Kultury te jednostki gminy dostały bardzo wysoką ocenę. Zaś nic nie było mówione na temat Zakładu Usług Komunalnych. Powiem na naszej komisji, kolego. Powiem tak, że pomysł powołania tego zakładu tu w naszej gminie to jest strzał w dziesiątkę. Tak jest. Widać ich wszędzie. Mało ich jest, ale widać ich wszędzie. Państwo jakby przeczytali na podstawie wyposażenia, jakie dysponuje ZUK, to można było sobie wyobrazić ich zadania. I piły spalinowe, kliny, siekierki, linki, szelki, rąbanki. Także tutaj jest bardzo dużo zamiatarki, dmuchawej i tak dalej. Mamy to w materiale. Proszę? Może nie trzeba czytać. No nie, nie, ja wyrywkowo tylko. Mówię, zakres robót jest bardzo duży. Miasto w wyniku ich działań zmienia się na korzyść. Najbardziej z tego wszystkiego to widzę, że jest zadowolony pan dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, bo jakby nie było tego zakładu, to on by to wykonywał i powiedziałby, że za mało burmistrz płaci, że to się nie opłaci. Także panie dyrektorze, trzymać tak dalej. Czy są jakieś głosy w dyskusji, sugestie jeszcze? Bo na poszczególnych komisjach, no przynajmniej na tej, której ja uczestniczyłam, radni dyskutowali z panem burmistrzem o planach, prawda? Może kilka słów, panie burmistrzu, bardzo proszę. Jeśli jest niedosyt w informacji, to... Panie przewodnicząca, Wysoka Rado, ja myślę, że tutaj ja tylko informując i nawiązując do wypowiedzi pana radnego Witolda Gajewskiego, mogę serdecznie podziękować wszystkim jednostkom gminy, które budżetowym, które realizują te zadania, zarówno tym, które na dzisiejszej sesji są przedmiotem oceny i przedstawianych sprawozdań, a więc Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, czy Miejsko, przy Buskiemu Samorządowemu Centrum Kultury, a także Zakładowi Usług Komunalnych,
które są utworzone w tym zakresie, że realizują swoje zadania bardzo rzetelnie i przede wszystkim z pożytkiem dla nas, dla mieszkańców i dla zmiany czy poprawy wizerunku naszego miasta i naszej gminy. Także jeszcze raz panom dyrektorom, pani dyrektor Ewie i panu dyrektorowi Dąbalowi, panu dyrektorowi Krzysztofowi Dziarmazy dziękuję i wszystkim pracownikom tych jednostek. I tak jak powiedział tutaj pan radny, tak trzymać i dalej, żeby udoskonalać naszą pracę, a przede wszystkim skoncentrować się również na tych działaniach, które jeszcze większe efekty będą przynosiły. Natomiast co do zamierzeń, to wiemy, że dzisiaj, jeśli chodzi o pewną bazę, a szczególnie dotyczące zakładów usług komunalnych, to na pewno również po kontroli komisji rewizyjnej, która przekazała i uwagi, i wnioski, będziemy się koncentrować w najbliższym czasie, już w miesiącu maju, po tych świętach, na działaniach, które mają poprawić ten stan bazy i stworzyć bazę jeszcze o lepszym standardzie, w sensie wykorzystania tych obiektów na ulicy Langiewicza do tego, aby zabezpieczyć ten sprzęt, o którym tu było wspomniane, żeby we właściwych warunkach i stworzyć optymalnie, wykorzystać ten teren do tego, żeby ta działalność była jeszcze bardziej efektywna, ale przede wszystkim stworzyć również warunki pracy dla pracowników zatrudnionych w tej jednostce. I tyle, na pewno będzie nas to kosztowało i trzeba będzie znowu również działania podejmować, szukania tych środków na modernizację, na remonty tych już istniejących obiektów budowlanych, jak również całego terenu tego, tej części, gdzie dzisiaj tam funkcjonuje jako miejsce do składowania różnych odzyskanych materiałów z inwestycji gminnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej części? Prosimy o zapis do protokołów, że radni przyjęli bez uwag sprawozdanie z działalności ZUK w Busku-Zdroju za 2016 rok. I również w imieniu radnych Rady Miejskiej na ręce pana dyrektora podziękowania za dotychczasową działalność z prośbą o efektywną również w przyszłości. Kolejny punkt, 12. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 rok. Również na poszczególnych komisjach radni szczegółowo analizowali informacje zawarte w sprawozdaniu. Dopytywaliśmy o te kwestie związane z organizacjami pozarządowymi i z wydatkowaniem środków na cele związane z programem. Czy są jakieś państwa sugestie, uwagi? Bardzo proszę. Nie widzę, to bardzo proszę o zapis do protokołu, że sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 rok zostało przez radnych przyjęte bez uwag. Kolejny punkt, 13. Informacja na temat działań podejmowanych w zakresie upowszechniania kultury i promocji miasta i gminy Busko-Zdrój w 2016 roku i plany w tym zakresie na 2017 rok. Również na temat tej informacji na wszystkich komisjach radni szczegółowo dopytywali również pana dyrektora na temat działań realizowanych przez BSCK, przez urząd, pan burmistrz odpowiadał i planach na 2017 rok w zakresie promocji naszego miasta i gminy. Czy są jakieś głosy w tej części, informacje dotyczące działań podejmowanych przez jednostkę podległą i wydział merytoryczny? Czy są jakieś państwa uwagi, sugestie? Bardzo proszę. Informacja jest dość szczegółowa, z rozpisanymi terminami pewnych zadań, planów zrealizowanych w 2016 i w 2017 roku. Jeśli nie ma z państwa strony sugestii, to proszę o zapis do protokołu. Informacja na temat działań podejmowanych w zakresie upowszechniania kultury i promocji miasta i gminy Busko-Zdrój w 2016 roku i plany w tym zakresie na 2017 rok została przyjęta
bez uwag. To też wypada w tym miejscu również i pracownikom promocji naszego urzędu, wszystkim tym, którzy przyczynili się do promocji i turystycznej, i inwestycyjnej, i tej takiej codziennej naszego miasta i gminy, w imieniu radnych. Dziękujemy. Kolejny punkt, informacja z kontroli dotyczącej działalności ZUK w Busku-Zdroju za 2016 rok. Państwo radni w materiałach dostaliście informację, że kontrola zaplanowana przez komisję rewizyjną odbyła się w ZUK-u. Szczegółową informację mamy w protokole, ale poproszę o kilka zdań na temat przeprowadzonej kontroli wniosków, które państwo uzyskali, przewodniczącego komisji rewizyjnej, pana Andrzeja Zwierza. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. No cóż, pan burmistrz wyczerpał moją wypowiedź. Przypomnę tylko, że w dniu 16-17 marca komisja przeprowadzała kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych. Po kontroli jest protokół zalecenia, tak jak, o których pan burmistrz tutaj uprzejmie wspomniał. No i zapraszam do lektury. Jakby jakieś pytania, to chętnie udzielę odpowiedzi. Bardzo proszę, czy w tym temacie do członków komisji rewizyjnej, do pana przewodniczącego, mają państwo radni jakieś pytania? Protokół do wglądu cały czas oczywiście w Biurze Rady Miejskiej. Teraz w obieg go puściłam. Państwo na komisjach zapoznawaliście się również z zaleceniami w tym zakresie. Także bardzo proszę, jeśli nie, to do tej informacji z kontroli również proszę o króciutką informację, że radni nie wnieśli uwag do informacji przedstawionej z działalności ZUK kontrolnej za 2016 rok. I kolejny punkt, informacje i komunikaty. I pozwolą państwo, króciutko przedstawię informacje, które wpłynęły do Biura Rady, stosowne pisma, zaproszenia, inicjatywy. Ja pragnę podkreślić, że bardzo nam ułatwił pracę ten wykaz korespondencji, którą państwo otrzymujecie. Tylko prośba też do wszystkich radnych, żeby odwiedzać częściej Biuro Rady, bo tam tą informację, którą państwo dostajecie od dnia ostatniej sesji do dnia przekazania materiałów, macie państwo szczegółowo ujętą w wykazie, prawda? Ja już o tej korespondencji nie mówię, a wszystko to, co przyszło po tym terminie wysłania państwu materiałów, jest przedmiotem informacji na sesji Rady Miejskiej. Oczywiście, gdy będą bardzo istotne kwestie dotyczące spraw, nie wiem, z nadzoru, czy kwestie dotyczące istotnych spraw na linii Rada Miejska, organ wykonawczy, oczywiście, że państwa na bieżąco będę o tym informować. Także ten wykaz dość obszerny państwo w każdej chwili macie do wglądu w Biurze Rady, oczywiście bieżącą korespondencję też. Więc to, co wpłynęło po przekazaniu państwu materiałów, dzisiaj otrzymaliśmy z prośbą również o przekazaniu państwa radnym informacje od pana burmistrza i pana skarbnika. Dotyczy to sprawozdań finansowych, one nam będą niezbędne przy realizacji naszych zapisów i porządku obrad i planów pracy w miesiącu czerwcu. Już państwo macie przekazany bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wykaz, bilans, kolejny punkt z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony też na ten sam dzień. Rachunek zysków i strat jednostki, wariant porównawczy również na dzień 31 grudnia 2016 roku i zestawienie zmian funduszu jednostki również na dzień 31 grudnia 2016 roku. Państwo to dostali dzisiaj, te materiały sprawozdań finansowych. Wcześniej państwo radni uzyskali do końca miesiąca marca. Były te informacje przesłane, one również będą nam potrzebne w miesiącu czerwcu. Dotyczy to sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i otrzymaliśmy informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Te informacje państwo macie przesłane. Dzisiaj otrzymałam informację, którą też przekierowujemy do państwa od zastępcy RIO w Kielcach. W załączeniu przesyłam uchwałę numer 34/1/2017 8 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok. Ja przeczytam tą konkluzję. Zaopiniować postanawia RIO. Pozytywnie przedłożony przez burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z uzasadnieniem. Myślę, że szczegółowo przy
kolejnych sesjach będziemy zajmować się tą opinią z Rio, ale już jest w materiałach do wglądu w Biurze Rady, więc bardzo proszę w wolnej chwili o zapoznanie się z tą korespondencją. Dostaliśmy również zaproszenie do uczestnictwa w Marszu Katyńskim, który miał miejsce 25 kwietnia. W konferencji z zaproszeniem w uzdrowisku uczestniczyła koleżanka radna Krystyna Musiał. Dotyczy pierwszego Błyskiego Forum Artroskopowego, które odbyło się w dniach 21-22 w sali Sanatorium Marconi. To może w sprawach różnych, jeśli będzie taka potrzeba, kilka słów informacji. Drogą mailową otrzymaliśmy korespondencję, która jest Państwu zdana, bo dotyczy uchwały Rady Miejskiej i w gminie Ozorków wyrażające poparcie dla uchwał Dobrzeń Wielki. Dotyczy przywrócenia granic gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku. Bardzo proszę również o zapoznanie się. Państwo radni na minionych sesjach podjęli decyzję, że dokąd Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się tą sprawą, Rada w tym momencie nie będzie podejmowała uchwał. Było również zaproszenie na spotkanie w Kielcach od Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. I korespondencja dość obszerna, którą otrzymaliśmy również drogą elektroniczną i pan burmistrz, i Rada Miejska, dotyczy informacji na temat samorządowej akcji protestacyjnej, a w szczegółach chodzi o apel o podejmowanie uchwał. Tu jest na wzór przekazana uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego. Tak jest ogólnie w nagłówku. W załączeniu przesyłają nam uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku z marca 2017 roku w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląsko-Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła. Tutaj dotyczy wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz. I proszą nas o zapoznanie się z uchwałami, które podejmowały w tej sprawie stosowne samorządy. Jest w załączeniu, ale bardzo proszę o ciszę. Jest uchwała podjęta przez Radę w Kluczborku. Mamy do niej załącznik, czyli stanowisko Związku Gmin Śląsko-Opolskiego, podjęta na zgromadzeniu związków w dniu 1 marca 2017 roku. Mamy również uchwałę dotyczącą sprzeciwu, dość obszerną, wraz z załącznikami, więc i uzasadnieniem dość obszernym. Bardzo proszę, bo tą korespondencję otrzymałam już po posiedzeniach komisji. Nie miałam możliwości wtedy puszczenia jej w obieg, żeby Państwo radni zapoznali się też z tym tematem. Na poprzedniej sesji radni podejmowali dyskusję o ewentualnych działaniach i planach związanych z ewentualną inicjatywą uchwałodawczą w tym zakresie, więc bardzo proszę o zapoznanie się. Ja to może też tą korespondencję puszczę Państwu do wglądu. Tak jak mówię, w Biurze Rady również dostępna. Jeśli chodzi o korespondencję dość istotną, to też było zaproszenie, ale akurat dzisiejszy dzień obfity wydarzenia, mamy sesję. Pan marszałek zapraszał na konferencję o zrównoważonym rozwoju województwa świętokrzyskiego. Korzystamy z tych zaproszeń, ja czy panowie jeździmy na te konferencje z uwagi na dzisiejszą sesję. Nikt z nas nie wziął w niej udziału. Jeżeli chodzi o korespondencję, którą otrzymaliśmy, dość ważną, to jest od wojewody świętokrzyskiego do przewodniczących rad gmin na terenie województwa świętokrzyskiego. I ja tak pokrótce odniosę się do tej korespondencji, że w związku z utrzymującą się w niektórych gminach położonych na terenie województwa świętokrzyskiego praktyką polegającą na zamieszczaniu w treści uchwał pełnych danych osobowych osób fizycznych, również w przypadkach, gdy nie jest to konieczne dla prawidłowego podjęcia i realizacji tych uchwał oraz na publikowaniu zawierających takie dane uchwał na stronach internetowych bez dokonania ich uprzedniej anonimizacji, uprzejmie informuję, iż tutejszy organ prezentuje następujące stanowisko w tej kwestii. Jak stanowi artykuł 7 Konstytucji
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku organy władzy, w tym również samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że organy te nie mogą podejmować żadnych działań, które nie znajdują oparcia w aktualnie obowiązujących normach prawnych. Zgodnie z treścią przepisu artykułu 1 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Jednocześnie przepis artykułu 23 ustępu 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczące jej danych, jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest stroną, lub jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Czwarty przypadek jest niezbędny do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych lub odbiorców danych. Z powyższego wynika, iż zamieszczenie w treści podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwał pełnych danych osób fizycznych może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy jest to konieczne dla wypełnienia ciążących na tych organach zadań i obowiązków. Przetwarzanie przedmiotowych danych w innych przypadkach wiąże się nie tylko z naruszeniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale również wyrażonej w artykule 47 Konstytucji zasady, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci, dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ponadto zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z treścią przepisu 6 ust. 1 punkt 4 litera a ustawa o dostępie informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej. W myśl regulacji artykułu 7 ust. 1 ustawy udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w BIP-ie. Jednocześnie jednak przepis artykułu 5 ust. 2 tej ustawy stanowi, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. W każdym innym przypadku organy władzy publicznej mają obowiązek powzięcia działań zmierzających do ochrony danych osobowych, co wiąże się także z koniecznością anonimizowania uchwał zawierających te dane przed ich publikacją. Tak bowiem wskazał Naczelny Sąd Administracyjny. Tutaj mamy wyrok z dnia 4 listopada 2016 roku i dość szczegółową informację w tym zakresie. Konkluzja. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa Przewodniczących o wykorzystanie powyższych uwag przy podejmowaniu uchwał oraz ich publikacji na stronach internetowych, a także w Biuletynie Informacji Publicznej i dokonanie w tym zakresie analizy uchwał już podjętych, a następnie poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego w terminie do dnia 30 kwietnia o wynikach powyższej analizy. Zwróciliśmy się również o informację, o opinię prawną w tym zakresie i uchwały dotyczące postępowań skargowych, postępowań o udzielenie bonifikaty będą szczegółowo przeanalizowane i dane tak zwane wrażliwe, jeżeli się pojawią na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostaną skutecznie zaciemnione, tak aby nie było identyfikacji tych osób. I tutaj w tym zakresie, ponieważ akurat część rzeczy dotyczy Rady Miejskiej, część pana burmistrza, zwróciłam się do pana burmistrza z prośbą o podjęcie tutaj wspólnych działań i tutaj pani sekretarz również potwierdziła, że służby urzędu będą również nam pomagać i na bieżąco te uchwały, które zamieszczone są na BIP-ie z minionych lat, będzie dokonywana ta anonimizacja danych. Na bieżąco będziemy przestrzegać przy podejmowaniu procedur naszych procedowania uchwał Rady Miejskiej, również te wskazówki, które pani wojewoda nam przekierowała. Dzisiaj przekierowałam pismo po uzyskaniu informacji od pana burmistrza, że w nawiązaniu do pisma pani wojewody uprzejmie informujemy, że dokonano analizy uchwał już podjętych pod kątem ochrony danych i systematycznie będziemy dokonywali stosownej anonimizacji przy publikowaniu uchwał, w tym również BIP-ie. Przekazaliśmy stosowną dokumentację również do wiadomości pana burmistrza. Także na bieżąco te uwagi, te sugestie pani wojewody będziemy wdrażać i na BIP-ie tu wspólnie z organem wykonawczym
będziemy te wszystkie sugestie stopniowo realizować, bo jeżeli uchwały od 1999 roku są w informacji już archiwalnej, prawda, to Państwo zdają sobie sprawę, wymaga to zaangażowania również i pracowników Biura Rady, informatyków, aby to wszystko przejrzeć, żeby móc skutecznie i spokojnie te wszystkie zalecenia zrealizować. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te informacje i komunikaty, to w tej części te najważniejsze pisma Państwu przedłożyłam. Ja tylko chciałam przypomnieć, że żeby skutecznie doręczyć do mnie do 28 kwietnia oświadczenia majątkowe w dwóch egzemplarzach, przypominam tym radnym, może nie będę wyczytywać nazwiska, większość już przekazała, co cieszy, ale jeszcze kilka osób nam zostało. W dwóch egzemplarzach oświadczenia majątkowe zaparafowane na każdej stronie, w dwóch egzemplarzach zeznania roczne PIT za 2016 rok i proszę skutecznie doręczyć do 28 do Biura Rady czy do Przewodniczącego Rady Miejskiej, ponieważ z tej interpretacji mogą Państwo różnie wywnioskować. Święta majowe również wchodzą w grę. Urząd pierwszego, trzeciego nie pracuje, więc ja bym wolała, żeby skuteczne doręczenie nastąpiło do dnia 28 kwietnia tego roku. Pragnę poinformować Biurze Rady. Rada Miejska dostała moc życzeń od organizacji, od instytucji, od mieszkańców prywatnych, życzeń świątecznych, za co też serdecznie wszystkim dziękujemy. Jeśli chodzi o ten punkt informacji i komunikaty, to tylko taka prośba do radnych, żeby na bieżąco z tą korespondencją się zapoznawać. Bo jest dość obszerna, ja tylko sygnalizacyjnie te najważniejsze kwestie Państwu przedkładam na posiedzeniach Rady Miejskiej. Wszystkim sprawom jest nadany bieg, systematycznie ta korespondencja jest, że tak powiem, puszczana i nadawany bieg. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 16. Odpowiedzi na... A jeszcze kolega, Panie, proszę bardzo. Mam taki wniosek, może przerwę 20-minutową, dobrze? No to to się zastanówmy, czy teraz po interpelacjach i wtedy zrobimy dłuższą przerwę. Ja składam wniosek o teraz przerwę 20 minut. Przed interpelacjami. Zaraz zapytamy. Panie burmistrzu, czy pan już jest gotowy na odpowiedzi, czy ta przerwa jest stosowna? Nawet gotowy, tak? No więc, drodzy koledzy, czy po tych interpelacjach, czy teraz? Kolego wnioskodawca. Ja podtrzymuję swój wniosek, głosujmy. Oj. No to musi powstać alternatywny wniosek, albo pana wniosek będzie stosownie, że tak powiem, przygłosowany. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za ogłoszeniem, pan powiedział, 25-minutowej przerwy w obradach Rady Miejskiej w tym momencie? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. za. Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Ja już bym poczekała po interpelacjach osobiście. 3 osoby. Ktoś przeciw jest? Jak zawsze. 1. Momencik, nie zgadza mi się. 18, 19, 20 jest na sali. Czy ktoś wyszła? Pani brała udział w głosowaniu? No to dobrze, to proszę o zapis, że jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu i wszystko jest okej. W takim razie zgodnie z wnioskiem formalnym, który przeszedł, został przegłosowany przez radnych, ogłaszam 25-minutową przerwę w obradach Rady Miejskiej i zapraszam punktualnie za 25 minut. Dziękuję bardzo. Na salę obrad. Dziękuję.